Dzisiaj jest 25 poniedziałek, prawdopodobnie. 2016 rok. Z kwietnia? Kwietnia. Z Gabrielem Lawitem rozmawia Józef Markiewicz. Druga część wywiadu. Jesteśmy, Gabriel jest po koncercie wczoraj w Warszawie w TSK-Rzecie. I kontynuujemy wątek emigracji do Danii, pierwszych dni. Ja na początek zadam takie pytanie, które też odnosi się do twojej piosenki. O ten hotel emigrantów. Tak, ja nie byłem na tym hotelu. Także to, co opisuję w tej piosence, to jest na podstawie opowiadań. To jest oczywiście satyryczne, wzięte, ale częściowo jest prawdziwe, dlatego że z tego, co mi opowiadali ludzie, to w tym hotelu Skibet, to po prostu oni nie bardzo wiedzieli, co zrobić, nie mieli żadnego doświadczenia z taką ilością, ja nie wiem, ile ludzi wtedy przyjechało, ale kilka, 2000 zdaje się, może nie naraz, ale w ogóle nie byli przyzwyczajeni, nie wiedzieli, co z nimi robić i ich ulokowali na tym statku i tak wymieszali ich, że ludzie normalnie jak mieszkają, to mają jakieś środowisko, które uważają za swoje. Studenci mają studentów, starsi mają jakiś klub, komuniści mają takie, naukowcy mają co innego. Rodziny, inne środowisko, ludzie samotni i tak dalej, zależnie od wieku. A tutaj wszyscy naraz. Jedyne, co ich łączyło, było, że byli Żydami, którzy przyjechali z Polski. Nic, bardzo, bardzo niewiele innego. I to według tego, co mi opowiadali, to tworzyło bardzo wiele konfliktów. Szczególnie u starszych ludzi, u tych młodych nie. Bo to były młode dziewczyny, młode chłopaki, oni tam chodzili się tam, że tak powiem, poznawali nawzajem, nie wiem, co tam robili. Ale no, małżeństwa się nawet potem z tego powstały. Ale wiem, że ci starsi ludzie, jak mieszkali w tych kajutkach, takich zupełnie klaustrofobicznych, nie mieszkali bardzo długo, ja nawet nie wiem jak długo, kilka miesięcy chyba wszystkiego. I ten wiatr tam od wody i to wszystko to było według tych opowiadań tych ludzi, no nie wiedzieli co się z nimi stanie, nikt nie wiedział. Nikt nie wiedział jak to pójdzie dalej. Nie było żadnych poprzedników, którzy by mogli opowiedzieć. Także to było dosyć frustrujące dla wielu, ale oczywiście były różnych humorystyczne historie. Jeden mój kolega zrobił film podczas tego pobytu, a drugi kolega zrobił inny film. Jego na pewno znasz, on się nazywa Marzyński. I on tutaj pokazywał swoje filmy, on mieszka w Ameryce. I wtedy, bardzo zdolny gość, był wtedy w Kopenhadze i filmował jako on był adeptem szkoły filmowej, nie wiem czy reżyserii, czy operatorstwa, czy czegoś, w każdym razie był takim młodym filmowcem. No i miał ze sobą kamerę i filmował to, co widział. I zrobił tego wtedy fantastyczny film, moim zdaniem, gdzie mądry film. Dlatego, że ludzie nie wiedzieli, to radzę ci, na pewno macie ten film, bo on był w różnych miejscach pokazywany. Mądry dlatego, że tam ludzie przecież nie wiedzieli, co się będzie działo. I on też nie wiedział. I on znalazł duńskiego jakiegoś znanego aktora czy lektora, który, to był po duńsku ten film. Piękny głos miał i który wymawiał pewne, no co się stanie, co może być, tak mądrze. Ja myślę sobie, taki byłeś, bo to on przecież mu podał, co on ma mówić. Przetłumaczył na duński, że ty mając 20 parę lat byłeś taki mądry i przewidujący. To mnie zadziwiło. I film na mnie zrobił duże wrażenie. Na mnie, no bo to znałem tych ludzi, którzy teraz są już staruszki, a przedtem były młode dziewczyny i młode chłopaki. Widziałem tych wszystkich ludzi, których znałem. I to, co oni robili, i to, co oni mówili. Ja mu nawet sprzedawałem ten film. Ja poszedłem na ten film, był pokaz i tak się wzruszyłem, że się popłakałem. Mnie to dużo nie potrzeba. I proszę ja ciebie, tak poznałem go i się tak od razu zaprzyjaźniłem, wiesz. To tak, nie wiem jak to jest, czasami spotkasz kogoś, widzisz go pierwszy raz przez 5 minut, to jest
tak czujesz takie jakieś więzy. I ja mu robiłem kopię właśnie tego filmu, bo on to chciał rozprowadzić. Ja trochę rozprowadzałem wśród tam znajomych czy kolegów, bo uważałem, że w każdym domu taka kopia powinna być na CD. Sam to robiłem, nie umiem tego robić, ale jakoś się udało. Mam jeszcze sporo tych do sprzedania, że tak powiem. Nie pamiętam już, ile za to on chciał. I mu oddałem pieniądze, zresztą ze spóźnieniem, nie pamiętam, ile ich sprzedałem i tak dalej. Nieważne. W każdym razie on robił film i drugi mój kolega, który był operatorem, teraz już chyba nic nie robił, zrobił chyba film, nazywa się Anusim, czyli tacy, którzy odpadli, którzy nie pojechali do Izraela. I on to też kręcił w tym czasie. Także jest trochę, znaczy są oczywiście zdjęcia też, które różni ludzie robili tak bardziej profesjonalnie i mniej profesjonalnie. Ale ty byłeś na tym skibecie? Nie, nie byłem. Także to muszę powiedzieć, że to na podstawie opowiadań innych. Bo jak ja przyjechałem później dużo, już nie było skibetu. To już jak ja przyjechałem, to wszystko już nie było takiego bałaganu. To już wszystko było, już oni wiedzieli, jaka kolejność rzeczy, co trzeba robić. Znaczy te władze duńskie. Bo na początku to oni byli zupełnie... Jest książka też napisana, świetna książka, przez taką Dunkę, Żydówkę zresztą, z bardzo zamożnej rodziny, pani Kaufmann, ona chyba już nie żyje, która tam jako taki ochotnik, wolontariusz, zajęła się tymi ludźmi i opisywała różne historie z życia tych ludzi. I to, co jej opowiadali, i ten kontrast pomiędzy tymi Żydami z Polski, którzy niektórzy byli dosyć egzotyczni dla tej duńskiej Żydówki z tych lepszych sfer, jest bardzo dobrze opisane. To też warto przeczytać. Ja mam tą książkę. Ona, to się nam tytuł i wszystkie te dziwne losy, czy coś, i wszyscy ci dziwni ludzie. I ona opisywała między innymi taką historię. Ja nawet nie wiem, czy to jest prawdziwa, ale brzmi fantastycznie, że nagle tam blisko tego statku był taki elegancki magazyn, dom towarowy, teraz już nie ma, ale to jeszcze jest, magazyn Dino, to się nazywał, elegancki. No, tam ludzie chodzili oglądać te cuda, które tam były. I nagle przyszła jakaś duża grupa Żydów, którzy zaczęli przymierzać różne futra i zaczęli je brać. Że tam ci zawołali policję, co się dzieje. Okazało się, że ktoś rozpuścił plotkę, być może, żeby ich zawołować, że magazyn rozdaje za darmo futra. I poszli. Ludzie nie mieli pojęcia, co się będzie działo. I to zupełnie inny świat. I są różne humorystyczne rzeczy w związku z tym. No trochę też tragiczne, trochę przyjęcie ze strony tych Żydów duńskich, którzy też byli bardzo dosyć sceptyczni. Uważali nas za, że nie umiemy jeść nożem i widelcem. Może oczywiście niektórzy nie umieli, ale... A oni się trochę nawet może obawiali, że my, jako ta dzicz z tego wschodu, bo przecież dzicz na wschód, trzeba sobie wyobrazić, że ten świat zachodni, a szczególnie taka mała, prowincjonalna Dania, nie mieli pojęcia, co to się dzieje w Polsce, Rosji, Rosja, Polska, Rumunia, wszystko jedno. Nie mieli, chyba że się bardzo interesowali, ale na ogół się ludzie nie interesowali, mimo że to tak blisko. Teraz to co innego, ale wtedy tak było. I dlatego powstawało, i ona opisuje te sytuacje, i różni ludzie też, moi znajomi, opisują komiczne sytuacje. Właśnie powinienem to jeszcze opisać, bo niektórzy usiłują to przedstawić jako takie bardzo smutne i tak dalej, ale nie było, było i takie, i takie. Dla młodych ludzi było wesoło, bo byli inni młodzi, wszystko było nowe, wszystko było, wiesz, ja osobiście, ja miałem jeden problem. Mnie wszystko ciekawiło, pamiętam, poszedłem, wtedy akurat były święta, jakiś Nowy Rok, i poszedłem do synagogi. I muszę ci powiedzieć, się tak wzruszyłem, jak nie wiem co. Bo ta synagoga wielka, przepiękna, oświetlona, pełno ludzi było. A ja pamiętam synagogę w Dzierżoniowie, gdzie miałem zmawiać kadysz za mojego ojca. Byłem z mamą, nie można było tych 10 Żydów znaleźć. Powybijane szyby, wszystko tak nędznie, to było wszystko okropne. Ja nie mówię mówię o moich odczuciach. A tu widzę, że ci Żydzi dobrze wyglądający byli nie tylko zdani, to wszyscy ludzie tam z Izraela, byli z Ameryki.
poznałem dużo młodych ludzi, z którym potem trochę... ja byłem sam, ja nie miałem żadnego kontaktu z tą polską emigracją, polsko-żydowską, kompletnie. Mieszkałem w jakimś pensjonacie, tam prawie, że nie było. Byli jacyś inni, byli z Czech, byli no, z Portugalii, jacyś uciekinierzy. Krótko mówiąc, aha, jak wrócę do tego, jak mieszkałem u tej pani, którą znałem z Dzierżoniowa, która mi mówiła, niech siada, niech się napije herbaty i dała mi te wysuszone takie torebki z herbatą. Ale jestem wdzięczny, bo miałem gdzie spać. No, poznałem jej córkę, znaczy córkę jej znałem, poznałem męża córki, z którym się widuję do tej pory tak od czasu do czasu. No, ale miałem gdzie być. Nie byłem taki zupełnie bezdomny, bo ja byłem, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Gdzie, co, jak. Ale on mnie zawiózł właśnie na policję. I potem dali, policjant mnie zawiózł do, jakiś wywiad tam był. Najgorsze to było, że mnie poczęstował takimi cukierkami, lakrysy takie. Takie nazywają się, no okropne takie coś. Ja tego nigdy w życiu nie miałem. Czarne świństwo z salmiakiem. Jak ja plunęłem, dalej niż widziałem, to ci wszyscy policjanci się śmiali. Można by to uznać jako szykanę ze strony policji. No, w każdym razie, no był wywiad, najpierw mówiłem po angielsku z nim, ale to nie było ważne. Ważne było, przyszedł polski tłumacz, Polak, który tam wiele lat mieszkał, potem go spotkałem, który, że tak powiem, to samo, co ja mówiłem po polsku czy po angielsku, on to mówi i to było... No i dali mi mieszkanie, pokój w takim pensjonacie, nazywał się we wschodniej części, nazywał się Pension Öst, czyli pensjonat wschód. To był taki bardzo skromny pensjonat, gdzie marynarze, bo to było w portowej dzielnicy blisko, także marynarze tam mieszkali, ale też uchodźcy, nie tylko z Polski. Z Polski było niewiele akurat, bo to już ta fala przeszła. To już byli tacy ostatni Mohikanie jak ja. Ale byli inni, byli właśnie z Portugalii, bo to oni uciekali przed tą wojną w Angolii, byli jacyś inni. I było też sporo studentów amerykańskich, którzy spędzali pół roku swoich studiów w Kopenhadze. I ja się z niektórymi bardzo zaprzyjaźniłem. Ja byłem otwarty, wiesz, chciałem się pogadać jeszcze po angielsku, grałem na gitarze, a z Polski w ogóle nie miałem styczności, bo oni już znikli w mieście, oni już mieli pracę często, czy mieszkania gdzieś tego, ja ich nigdzie nie widywałem. Bardzo nieliczną była grupa, która mieszkała w innym hotelu, to rodziny mieszkały, już nie pamiętam jak się ten hotel nazywał, taki trochę lepszy, no to ale to spotykałem jakieś starsze małżeństwa i tak dalej i to. I trochę nawet młodych, ale którzy mi się strasznie nie podobali. Nie podobali mi się. Teraz to wspominam, dlaczego mi się nie podobali. A dlaczego się nie podobali? Nie wiem, może nie miałem szczęścia do właściwych ludzi. Ja miałem bardzo dobre stosunki towarzyskie. Dla mnie ludzie bardzo wiele znaczyło. Na swoim uniwersytecie, z moimi kolegami, chodziłem w góry, na żagle, to te związki trwają do tej pory. Bardzo silne związki i ja po prostu uważałem, że moi koledzy to muszą chodzić w góry albo na żagle, a nie pętać się po sklepach i mówić, ile to kosztowało. Ja w ogóle nie chodziłem do sklepu, a te takie młode dziewczyny chodziły, a to kosztuje 500 zł, a to kosztuje 200 zł, a tu chodziły, gdzieś taki główny, nazywa się Stroyer, taki deptak, gdzie są te wszystkie sklepy. Dla nich to był też szok, ja to rozumiem. Dla mnie też szok, ale mnie to nie obchodziło, po prostu mnie to, ja miałem swoje tam jedną parę spodni i mi to wystarczało. Nie było dla mnie. I nie mogłem znaleźć nikogo takiego, który był na tej samej fali, co ja. Częściowo, bo byli starsi ludzie ode mnie i też takich mieszczańskich, ale ci młodzi jakoś nie pasowali. Ale ich niewiele też było, także nie było czego wybierać, prawda? Także nie mogę mieć do nich pretensji o to, że oni nie są dokładnie tacy jak ja i tak dalej. Potem spotkałem takich oczywiście, ale na początku nie było żadnego kontaktu z tą grupą ludzi.
Mieszkałem w tym pensjonacie, z tymi Amerykanami trochę miałem do czynienia, to miałem trochę, poznałem jakichś innych tam Amerykanów, także nie czułem się tak bardzo samotny, ale potem, wiesz, to były jeszcze częściowo wakacje, to jeszcze ludzie jeździli po świecie, a potem się rozpieszli, wrócili do domów czy coś i ja zostałem trochę sam, znaczy trochę, bardzo sam zostałem. Muszę do tego dodać, że ja zostawiłem w Polsce moją dziewczynę, która dla mnie bardzo dużo znaczyła i ja strasznie tęskniłem. Z jednej strony mi się podobało, wiesz, pewne rzeczy mi się tak podobały w tej Kopenhadze, bo ona taka prowincjonalna była, kolorowa, małe sklepiki, antykwariaty, czego co już w Polsce nie było. W Polsce było tak szaro, wszystko MHD, czy wszystko, a to były tak... Urocze było. W tym sensie mówisz prowincjonalne, że to jakby coś, co Polska straciła. Polska straciła, w ogóle wszystkie demoludy straciły, ale prowincjonalne w tym sensie, że rzeczywiście Dania na tej pory jest prowincją Europy. A wtedy jeszcze nie było tych wielkich, wiesz, jak to się mówi, galerii czy centrów zakupowych, to w ogóle o tym było tak skromnie, ale przytulnie. Mi się to podobało. Ludzie byli inaczej ubrani. Ja przyjechałem z Polski. To była też zabawna historia. Kiedyś w pracy, jeszcze będąc we Wrocławiu, w pracy mojej żony, spotkałem jakiegoś gościa, który mówił jakimś dziwnym językiem i chciał sprzedać kupon. Ja popatrzyłem na ten kupon, kupon materiału. Teraz nawet nie wiadomo, co to jest kupon. Nikt nie wie, co to jest kupon, jak się powie. Kupon to było 3 metry materiału, bo ludzie sobie szyli ubrania. Nie kupowało się, znaczy przynajmniej wielu żyło. Ci, co chcieli mieć przyzwoite, a nie takie pepitka jak reszta Polaków. Nie tylko Polaków, wszyscy z demoludów. Można ich było rozpoznać, od Chińczyków do Niemców. Wszyscy w taki sam wzorek. Te garnitury. No i pisało wool po angielsku. Wool. Nie, lane pisało. No jakoś, nie, było wool i len. Okazało się, że to było, wiesz, len z wełną zmieszany, blend. Nie wiedziałem co to, a podobał mi się materiał. Myślę, że zrobię raz w życiu interes. Interes! Sprzedam, nikomu to nie udało mi się to sprzedać. Kupiłem tanio. Tam wypadł był cygan w ogóle. Nie wiedziałem o tym. Potem się domyśliłem. No i nikomu nie sprzedałem. No to trzeba było sobie uszyć garnitur. Nie posiadałem garnitur, nigdy mi nie był potrzebny. Więc miałem kolegę krawca, uszył mi garnitur. Wyglądałem, nigdy przyjechałem tutaj do Kopenhadzy, do Kopenhagi w garniturze. Jako jedyny człowiek w garniturze. W całym pociągu i w całej Kopenhadze. Bo wtedy byli hippisi. I nikt, nawet ci, którzy nie byli hippisami, to ta moda była taka hippisowska, dżinsy, koszule luźne i tak dalej. A ja w tym garniturze. No jak zobaczyłem, że to nie jest może najlepsze, no to się przeprosiłem do moich dżinsów takich sztruksowych, których w Polsce nie nosiłem różowego koloru, bo tu się bałem, że mnie powiedzą, że jestem pedał. A kupiłem je gdzieś w NRD. I jakiś miałem stary wyciągnięty swetr i mój kolega, brat tej właśnie pani, którą tak nie bardzo mnie przyjęła, wziął mnie do jakichś swoich znajomych. Ja się pytam, a mogę tak być ubrany w takie spodnie i w taki swetr wyciągnięty stary? Doskonale. Pasowałem jak cholera. Więc tego garnituru już więcej nie użyłem. No raz użyłem, poszedłem na deszcz, to opowiadam takie śmieszne historie. To były takie paski jakieś, one były, miały różną kurczliwość. Po deszczu się różnie skurczyło, wełna inaczej, ten led było nie do noszenia. Potem go używałem, jak malowałem mieszkanie w garniturze. To było moje do tej pory nie mam garnituru. No, ale dlaczego mówię o garniturze? Aha, dlatego, że była moda wtedy, ten świat był taki, wydawał się wolny. To było dla mnie zaskoczenie. Na przykład młodzi ludzie na trawnikach sobie opalali się, palili, co tam chcieli, opalali się, pili piwo, panie rozebrane w tym, no, takie oczy. Poza tym te stroje wszystkie, nawet starsze jakieś tam panie, luźne, kolorowe, to wszystko było inspirowane przez wschód. Włosy długie, no to i ta, że tak powiem, w Polsce w tym czasie
tak jak ja byłem. Ja byłem w opozycji do tego, ale tak, ja się nie czułem dobrze z tym, ale należało chodzić przyzwoicie ubranym, bo inaczej cię traktowali jako byle co. To ja wiele razy przeżyłem na uniwersytecie na przykład. Jakaś tam sekretarka dziekanatu za nikogo mnie uważała. A jak mi kolega poradził, ty się ubierz w marynarkę i krawat tego i przyjdzie czekoladę, zupełnie co innego. No dobra. Mnie to duńskie bardzo opowiadało, bo te moje rajdowe rzeczy, ten, moja podarta kurtka, którą miałem, i te moje stare buty, i te dżinsy różowe, pasowało jak ulał do tych czasów. No i właśnie tak chodziłem sobie, jeszcze nie miałem, nie wiedziałem, co ze mną będzie. Miałem dostać tak zwany azyl. Znaczy na to liczyłem, ale nie wiedziałem, że dostanę. Bo były grupy, na przykład Polaków właśnie niektórych, których umieszczali w tym pensjonacie tylko po to, żeby ich z powrotem do Polski deportować. Bo były polscy uciekinierzy, którzy twierdzili oczywiście na tym wywiadzie, że oni reżim to tam, to kłamali oczywiście. No ale coś, jak sami coś powiedzieli, na przykład, że chcą zostać, bo im się sklepy podobają, no to, to raczej ich odsyłali z powrotem, to było dużą tragedią dla nich. Więc ja nie wiedziałem, co się będzie działo. Czy mogłeś być odesłany z powrotem? Nie wiem. Myślę, że nie. Ale powiem, dlaczego myślę, że nie. Potem się o tym dowiedziałem, ale wtedy tego nie wiedziałem. Po prostu. Także, ale tak bardzo się nie bałem. Bo myślałem, że mnie do Polski nie wyślą, to mnie najwyżej wyślą gdzie indziej. Nie dadzą mi azyla, gdzieś mnie wyślą. Nie obawiałem się. A kontaktu z tymi ludźmi z tej emigracji, która już miała 2 lata wtedy, czy coś, nie miałem żadnego, jak ci powiedziałem. No łaziłem sobie po tych ulicach, chodziłem na tą słynną Krystianię, gdzie palili ten haszy. I dla nich to się wydawało wielka rzecz, bo był brud, smród. A ja miałem we Wrocławiu brud, smród i śmierdzące klatki schodowe. Co oni mi mogli zaimponować? Śmiałem się z nich. Dzieci dobrze zarabiających rodziców z willi gdzieś tam na tym, nagle to kosztowali wolności i w brudzie są. No to mnie oni tym nie zaimponowali. Tam żadnego z takich krajów wschodnich nikt tam nie przychodził. Tylko ci. No mnie to śmieszyło po prostu. Ale byłem raz tam, czy 2 razy nawet, bo oni taką reklamę robili, poszedłem i spotkałem. Okazuje się, jacyś byli, cholera wie, co to za sekta jakaś, tam różni byli, Jesus for Christ, nie wiem, Jesus Children, coś takiego, młodzi jacyś tam. No i tak łapali się za ręce i tak, no i mówili, kto jest skąd, no to ja powiedziałem, że z Polski, była jeszcze jedna dziewczyna z Polski. I oni mówili, we love you, Gabriel, a we love you tamtego, i wszyscy love, 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 nudna jak cholera. Potem to się skończyło, to przychodzę do tej dziewczyny i mówię do niej, co ty robisz z tej bandy wariatów? A ona jak na mnie wsiadła. Co ty tutaj przychodzisz mi tego bandy wariatów? Jedź powrotem do Polski, ty na pewno jesteś z Ubejda. Jak mnie? Obeszło mnie, jej kumpli paru, myślę sobie, cholera, jeszcze mi pomorzy dadzą. No, widocznie ona już była, że tak powiem, na tą drugą stronę. Już jej się to hipisostwo spodobało tam. A ja to tak patrzę, zresztą tak samo teraz na to patrzę. Dobra, więc Krystiania mnie nie zaimponowała. Ja chciałem mieć łazienkę, no, żeby się wykąpać. W tym pensjonacie było pierwszorzędnie. Dlatego ja porównuję to z moim akademikiem. W akademiku mieszkałem we 4, czy a na początku w 8 i nie miałem łazienki, a tu miałem pensjonat, gdzie miałem własny pokój, gdzie łazienka była na korytarzu, ale zawsze było miejsce, gdzie nam dawali jedzenie, no takie sobie, ale nie umarłeś z głodu. Jeszcze wtedy nie dostałem tego azylu i co tydzień dawali parę złotych w zasadzie na kartę autobusową. I na zjedzenie, coś w niedzielę nie dawali tego jedzenia, to żeby to pokryć. Ja oczywiście autobusem nie jeździłem, po co będę wydał pieniądze na autobus w życiu. Na jakąś kartę, ja na piechotę oczywiście. I długo ten azyl trwał? W moim wypadku, no to zależy, w różnych wypadkach różnie trwało. Ci Polacy nieraz się odwoływali, były jakieś
różne mieli przejścia. Bywało tak, że na przykład jakaś dziewczyna polska przyjechała do swojego chłopaka Żyda. No, on się już trochę odkochał od niej i on nie bardzo chciał, żeby ona z nim była, ona tarasiła. No, takie, były takie. Byli też takie głupki, taki jeden chłopak, sympatyczny, ale głupi. Mówi, tak, on samochód, on tylko myślał o samochodzie. Mówi, jak dadzą mi azyl, to dają pieniądze na meble, to ja sobie kupię samochód. Tak, pożyczał samochody gdzieś, jak były te, on miał jakichś kolegów, ludzie stali w kolejce, żeby im dali te 80 koron. 80 koron, i to ci powiem, co to było. Paczka papierosów kosztowała 7. Tak, to mogłeś kupić 11 paczek papierosów za to. 80 koron. Piwo kosztowało 2 korony, to mogłeś kupić 40 butelek, tak? 40 butelek piwa. Ale na przykład zauważyłem, był w wyprzedaży spodnie, wełniane spodnie. Nigdy w życiu takich nie miałem. Kosztowały też 80. Więc ja co zaoszczędziłem i kupiłem, albo miałem zamiar kupić, już nie pamiętam, czy kupiłem. Ale w każdym razie wydawało mi się, że nawet te 80 to była śmieszna suma. Jedzenie miałem, także z głodu nie umierałem. To ja mogłem sobie nawet zaoszczędzić pieniądze na jakieś takie rzeczy. A ten chłopak, ludzie stali w kolejce, on przyjeżdżał elegancki samochodem, który oczywiście nie jego. Przyjeżdżał po tą jałmużnę od policji, ci policjanci patrzyli na tego gówniarza, panie. Eleganckim samochodem. Nie dostał tego azylu, wyrzucili go. On listy do królowej pisał, różne cuda, bardzo chciał zostać. Ale no, nie, miał jakąś dziewczynę tam, no, nie udało mu się. W każdym bądź razie i tam trochę poznałem może więcej ludzi, ale tak bardzo słabo. I jak ci powiedziałem, że mnie bardzo tak odbiegało to towarzystwo, od mojego towarzystwa, które miałem we Wrocławiu. No i tęskniłem za dziewczyną, i tęskniłem za górami, i tęskniłem za piosenkami, które mogłem śpiewać. Tutaj też śpiewałem, to zacząłem śpiewać, ale jak ja śpiewam po rosyjsku, to kto to rozumie. Kiedy dostałeś azyl? Ja myślę, że jakiś miesiąc, półtora to trwało. Także wtedy to się skończyło i przyszło, no dostałem taki list. Ale powiem ci coś innego, dopóki nawet nie miałem azylu, zapisałem się do klubu jachtowego. Nie wiem, czy tu opowiadałem. Ha, ja byłem żeglarzem. Jeszcze przed samym wyjazdem mówili do mnie koledzy, dobry, tylko chodź jeszcze pojedziemy na Mazury raz. A mnie ten skurczybyk kazał wyjechać pierwszego. Także bałem się po prostu. No, opuściłem te Mazury. No i chodziłem tam, gdzie był ten basen jachtowy. Oglądałem te piękne łodzie. Spotkałem jakiegoś gościa, który był posiadaczem, ale takiej nędznej, starej łódki. No ale miał tam w królewskim klubie, jak to, stała przynajmniej tam. Zacząłem z nim rozmawiać, okazało się, że był jakiś robotnik, pytał się, kto ja jestem i tak dalej, był jakimś zwykłym robotnikiem. Zaprosił mnie do siebie do domu. Po raz pierwszy zobaczyłem takie mieszkanie w tej bogatej Danii. Te piętrowe łóżka, on widocznie dużo dzieci miał. Pozostałem jakimś chlebem i tego, tak dosyć to bardzo biednie wyglądało. I powiedział mi, to ja ciebie wprowadzę, ty lubisz żeglować, wprowadzę cię do mojego klubu. To był taki socjalistyczny klub. Socjalistyczny dlatego, że pewnie socjaldemokrata, a jakoś tam, robotnik, nazywał się Fram. I poszedłem z nim tam i on mnie tam przedstawił, tu jest kolega, on chciałby tutaj. No to mnie jakiś pan, ja miałem jeszcze jakieś papiery takie, to się nazywał w Polsce patent, sternika morskiego, tego. Powiedziałem, że to jest, przetłumaczyłem to na duński, ale to zupełnie co innego znaczy, to jest prawie kapitan dużego statku. Oni patrzyli na mnie. Szyper. I powiedział, no dobrze, to może to kosztuje tyle, a tyle, a gdzie masz swoją łódkę? Ja mówię, jaką łódkę? No, trzeba mieć łódkę, żeby być członkiem klubu. Ja byłem z klubu AZS-u, nikt nie miał żadnej łódki. Łódki były klubowe, które się czyściły. Czyściło się w ciągu zimy, polerowało, malowało, żeby potem na tych łódkach klubowych popłynąć na Mazury czy gdzieś tam.
Okazuje się, te wszystkie łodzie były własne. Ja mówię, to wy nie macie klubowych łódek? Mówię, nie. Mamy kilka. Ja mówię, no to co? To są łódki na kursy, ponieważ my prowadzimy kursy żeglarskie. I ci kursiści właśnie się szkolą na tych łódkach. Mieli cztery czy pięć takie. To mówię, no to ja się zapiszę na kurs. On mówi, jedynym sposobem, żebyś mógł, albo masz jakiegoś znajomego tutaj, żeby pływać, albo na kurs. Zapisałem się na kurs. I to było też zabawne, bo wiesz, no chciałem robić to, co lubiłem robić w Polsce. A tutaj tam jachtów było, jest dużo rzeczywiście, Dania jest okrążona wodą i to nie jest taki sport elitarny, jak gdzieś może w innych tych. To jest całkiem robotniczy, czy robotniczo-chłopski, czy... Są oczywiście większe, mniejsze, ale to każdy człowiek sobie może na pozwolić, jak lubi. I także oni na mnie patrzyli jak na wariata, ja na nich jak na wariatów. Tak to jest. I zacząłem chodzić na kurs, ale przecież nie znałem duńskiego. Mówię, ale kurs będzie po duńsku. Mówię, dobrze, dobrze, niech będzie po duńsku. Przede wszystkim trzeba było zapłacić 500 koron. To było dużo pieniędzy. Ja dostawałem 80 na tydzień. To się spytałem, czy ja mogę płacić miesięcznie po 100 koron. Normalne, to nie było normalne. Ale oni się zgodzili, wyobraź sobie. Tacy byli sympatyczni ludzie. Zgodzili się, no a potem musiałem mieć materiały do nauki, jakieś tam książki. Poszedłem do tej księgarni, od razu wydałem 200 koron, kurczę. No, książki tam są drogie. Ale to mi pomogło w nauce języka duńskiego, muszę ci powiedzieć. Ponieważ na przykład kodeks morski, czy to jest prawo morskie, ono jest w każdym języku dokładnie takie same. A ja miałem polskie prawo morskie. Otwierałem polskie, otwierałem duńskie, tylko to znaczy to, to znaczy to. I dużo się słów nauczyłem, aczkolwiek słów niezbyt przydatnych w cywilnym życiu, bo co mnie obchodzi, jak holownik, jakie światła nosi tam, znaczy w normalnym życiu, ja bym raczej powiedział, jak się nazywa garnek, tego o garnkach nie było, ale o prawach, ten na prawo, na lewo, jak się nazywa ta boja, jak się nazywa. Ale się poduczyłem trochę. Przyszedłem do ambasady amerykańskiej, tam był taki słownik na pięć języków żeglarski. Był rysunek, polskiego nie było, ale był angielski. I chodziłem na te kursy. Mało tego, ja już chyba zacząłem trochę, może już się zapisałem do szkoły. Pierwsze dni w każdym razie. A nie, może jeszcze nie. Zauważyłem, że ten facet na tablicy coś bzdury pisze. Ja jestem dobry matematyk. On jakieś kursy wyznaczał, to jest trochę trygonometrii. Ja mówię, że tak nie jest tego. Ja takim łamanym angielskim, dużym angielskiego też specjalnie nie znałem. Nigdy angielskiego nie uczyłem. To jak przyjechałem do Danii, to zacząłem mówić po angielsku nie wiadomo skąd. Czyli cały czas mówimy, że to jest... Pierwszy dzień. Miesiąc... Coś takiego. Coś takiego. Coś takiego. Okay. I ci faceci, którzy... I ten nauczyciel powiedział, masz rację. Wiesz, jakiś szacun dostałem od tych ludzi. I w ogóle byli, ile ty tu jesteś? Ja mówię, miesiąc. I ty mówisz tak po duńsku? To jest niewiarygodne. Bo próbowałem, jak mogłem, nawet jak do szkoły nie chodziłem. Bardzo mi zależało na tym. Także miałem towarzystwo, bo przychodziłem, rozumieć na ten kurs wieczorem. Byli jacyś ludzie, rozmawiałem trochę z nimi. To było fajnie, pod tym względem. A z tymi Żydami w ogóle nie miałem wspólnego. Dopiero po roku chyba. Zdarzyło się tak, no i co? Aha, dostałem ten azyl, z tym związane było, że dostałem, musiałem się wyprowadzić z tego hoteliku, za który policja płaciła, dosyć drogo okazało się, i mi wskazali jakieś tam na mansardzie, taki jakiś pokoik mały, w takiej willi dużej, tam mieszkałem, kuchni tam nie było, łazienka była na korytarzu, to na strychu takie, mebli oczywiście, no było łóżko, ja miałem jakieś, dostałem od kogoś jakieś skrzynki po piwie, to miałem skrzynki na książki. Ktoś mi dał grzałkę, był jakiś wazon i tam sobie robiłem herbatę. Ciepłego jedzenia przez pół roku nie jadłem w każdym razie. Tylko takie, wiesz, kupowałem sobie, bo tam nie było kuchni, nie było gdzie robić.
No, oni wtedy dawali pieniądze. Na co dawali pieniądze? Właśnie na autobus, czego ja nie kupiłem. Potem żałowałem tej karty, bo mieszkałem dosyć daleko i mogłem zacząć szkołę. Bo jaki tam kurs się zaczynał po pewnym czasie. I te pieniądze uważałem, że było dosyć dużo. To było wtedy 800 chyba koron, czy 900. No to już. Ja tylko mogę do piwa porównać, ile butelek piwa można było kupić. Jak dwie korony piwo, no to ile paczek papierosów i tak dalej. Tych innych cen nie pamiętam. Ale w każdym razie wiem, ja zresztą nie wyrzucałem pieniędzy w błoto. Nie, jeżeli już w ogóle kupowałem piwo, to w tym, w sklepie, a nie w knajpie. I no, musiałem sobie kupić jakąś kurtkę, bo mi się ta kurtka porwała. Wszyscy chodzili w takich zielonych kurtkach, bo taka moda była. Nazwali je emigrantki. Był taki dom towarowy. Oni chcieli się upodobnić do Tuńczyków. To taka parka coat, takie, no już teraz mało kto w tym chodzi. To takie sobie też kupiłem na jakiejś tam Watolinie czy na czymś. Bo się zrobiło zimno. Ja nie myślałem, że tak zimno może być, wiesz, w Danii. Nie była temperatura niska, była około zera, ale to jest najgorsza temperatura. Jeżeli jest wilgotny wiatr, to ci przechodzi, wiesz, przez do szpiku kości, bo jak jest sucho i zimno, no to się rozruszasz, coś, to jest dużo lepiej. Ale jak jest mokro i wiatr, a tam potrafi wiać. Jeszcze w grudniu, no, mogłoby być takie wiatr, że drzewa lecą. No to dosyć marzłem, tak na ulicy. No, zdarzyło mi się kiedyś, że wyszedłem z domu, z tego mojego pokoju w gaciach. Znaczy, w spodniach byłem i w jednej koszuli zatrzasnęły się drzwi i musiałem jechać do szkoły, bo nikogo nie było, nie mogłem wrócić. Jak wariat wyglądałem w papciach, w tym autobusie, śnieg dookoła, a ja w tym. Ale ludzie tak nie zwracali uwagi, to myślałem, że może jest okej. No, zacząłem chodzić do tej szkoły i w tej szkole poznałem trochę więcej ludzi. Szkoła języka to było niedużo, było ci. Przerwij mi, jeżeli za dużo gadam lub niepotrzebnie. W każdym razie była szkoła. To było ważne, było gdzie mieszkać, za które oni płacili jakoś. Także te 800 koron to było na mój użytek. I była bezpłatna szkoła. Ta szkoła to. Oni cieszą, to też był początek. Ci nauczyciele, oni nie mieli nauczycieli, nie mieli metodyki, nie było książek. Ci nauczyciele to byli jacyś. Półstudenci, którzy coś tam dostali, częściowo byli strasznie lewicowi, komuniści. I to ludziom się naszym nie podobało, to myśmy tam narzekali. Było dużo Czechów, wiesz, co przyjechało, czy Słowaków, na ten cały komunizm. A im się wydawało, ono było kompletne niezrozumienie. Oni nam czytali jakieś tam, jak to źle klasa robotnicza ma w Danii. Oni chcieli nas uświadomić. No, że dzieci jedzą takie ciastka. Mówi, ciastka? To tak mówicie? Co to za bieda? To mówi, no ale ciastka to są puste kalorie, czy to dzieci powinny jeść ciastka? No oczywiście. No wiesz, kompletnie, myśmy się z nich śmiali trochę. Chodziłem do szkoły, krótko była ta szkoła, 3 miesiące i się kończył kurs. Potem okazało się, że inni chodzili znowu na jakiś kurs i w zasadzie trzeba było iść do pracy lub coś robić, no. Aczkolwiek niewielu, starało się ludzi, żeby jeszcze być trochę na tym zasiłku, bo no, ja nie chciałem być na żadnym zasiłku. Ja się zapisałem jeszcze na inny kurs, taki, który sam musiałem płacić z własnych pieniędzy, w cudzysłowie, bo te pieniądze też dostawałem. Ale niektórzy umieli sobie załatwić, że to im ten cały komitet ten pomocy uchodźcom płacił. Ja o tym nie wiedziałem. Ten komitet pomocą uchodźcy dawał tą 3-miesięczną szkołę. Co w wypadku duńskiego języka jest śmieszne. Oni nie mieli żadnego. Nie tego języka się nie można nauczyć w ciągu. Normalny człowiek, w ciągu tak krótkiego czasu. To 2 lata musi przejść. No ale oni mieli pieniędzy na tyle, 3 miesiące. Nie mieli kompletnie doświadczenia. Dzisiaj to zupełnie inaczej wygląda. Dzisiaj jest z drugiej strony, tu ludzie chodzą po 10 lat. Kiedy znalazłeś pierwszą pracę? Więc to był problem.
Ja chciałem do pracy. Przychodzę do tego, no oni mieli tam takich urzędników, tym co to mieli pomóc znaleźć pracę. Ja byłem dosyć egzotyczny, miałem wykształcenie. Ale wiesz, znaczy, tak się nie przejmują pracą. Ja poszedłem na takie spotkanie, zanim ona mi to wyznaczyła, to spotkanie, to upłynęło 3 tygodnie. Potem przyszedłem, ona mówi, wiesz, teraz wkrótce, za 2 tygodnie jest Wielkanoc, to już się nic nie opłaca robić. Ja chciałem, że ona mi pomogła znaleźć w gazecie jakieś ogłoszenia. A potem coś innego było, no w ogóle się nie kwapiła, nie zależało jej. A sobie myślę, no im nie zależy, to ja sam zacznę szukać. Zacząłem szukać, no i zacząłem powoli pisać różne podania. A, odwiedziłem uniwersytet. Ja jestem fizykiem z wykształcenia. Znalazłem nazwisko jakieś polsko-żydowsko brzmiące na jakichś drzwiach. Teraz wiem, kto to jest, ale wtedy nie wiedziałem. W Instytucie Fizyki. No i wszedłem, powiedziałem, kim jestem. A to był chłopak, też fizyk, ale on już tam był 2 czy 3 lata, czy coś takiego. Miał stanowisko, jakiegoś asystenta, czy kogoś tam. I on do mnie mówi, to nie ma mowy. Ja nie wiem, ludzie są tacy, są niektórzy, wiesz, bezinteresownie nieprzychylni. Często się spotykał. Jakby to się, on się obawiał, że ktoś na jego stanowisko poleci czy coś. Jemu się coś tam udało i on absolutnie od razu. To samo potem byłem w instytucie u tej pani, którą tak nie bardzo ją lubię, bo mnie tak przyjęła. Ona też gdzieś tam pracowała. Takim bardzo prestiżowym, ona gówno tam robiła, to jest inna sprawa. Potem ją stamtąd wywalili, ale potem ja się lepiej urządziłem niż ona. Ale ona, czyli mąż, lekarz, teść, profesor uniwersytetu, miała wszystkie drogi. Znaczy, to co, wiesz, w Danii nie ma tak tej korupcji, czy nie ma, może jest, ale to rzadko spotykane, czy nawet znajomości, pewnie też są, lepiej jest mieć niż nie mieć. Ale to co w Polsce było, a jak znasz kogoś, to ci da cynk, że to, że tamto. Tam albo tego nie było, a w każdym razie ja nie miałem z tym styczności. Ja przyjechałem jako sam i nikt nie miał komu polecić, ani nic. Więc zresztą nie liczyłem tak na to. To myślałem, że sobie dam radę sam. I w końcu zacząłem chodzić, jak widziałem jakieś komputerowe firmy, to zacząłem do nich chodzić tak, żeby powiedzieć, może będę, bo ja kiedyś miałem kurs na uniwersytecie programowania, ale takiego naukowego programowania, o której ci w ogóle nie słyszeli nigdy. Bo okazało się, że ta komputeryzacja to w Danii, tak jak w Ameryce, dotyczyła 95% administracyjnych tam wypłacania buchalterii, krótko mówiąc. A na uniwersytecie oczywiście naukowych rzeczy. Przyszedłem, nawet było ogłoszenie jako operatora do takiej maszyny na uniwersytecie, w Instytucie Matematycznym. Chyba. Poszedłem tam. Wchodzę. A tu tak wydruku, taki brodaty, taki hipolt z tego, z włosami długimi. I na ścianie wielki, taki wydrukowany z portretem, portret Lenina. To ja mówię, co ten bandyta tu robi? Nie dostałem tej pracy. Wiele razy spotkałem się, znaczy nie może niewiele, że po prostu tak ich komuna, do tej pory ich nienawidzę. Oni wszyscy się bawili w komunistów i my jako powinniśmy zostać w Polsce budować socjalizm. Jak nie chcieliśmy budować socjalizm, to byliśmy agentami CIA, na pewno. I wiesz, i oni nam trochę złamali życie. Mnie też pół bidy, bo wiesz, tych być inżynierem czy czymś, ale jak ktoś był polonistą, czy filmowcem, czy w świecie kultury, nie było siły, żeby jaką pracę dostać. Oni wszystko to obsadzili i wiesz, nie było bardzo trudno. Do tej pory jest trudno, ale wtedy to miało też polityczne, bo ta cała czerwona
Czerwona. Durnie byli. Teraz oni mają, są ministrami, mają świetne posady i mają, wiesz, willę na północy tego, jeżdżą Mercedesami. Ale wtedy to ważne byłoby jechać rowerem i tego. To cała Europa taka była. 68 rok, generacja. U nas też był 68 rok. To nas to pałami pobili i rodziców wyrzucali z pracy. Ale tutaj może czasami pałą pobili, ale nic takiego nie było, jak oni robili tam awantury pod ambasadą amerykańską. To było śmieszne, co oni tam robili, ci rewolucjoniści. Nas to śmieszyło. No, w każdym razie posłali mnie, okazało się, że szefem takim honorowym tego, tej całej organizacji pomocy uchodźców, która jest szczególna, bo nie jest państwową, ale państwo daje na to pieniądze. To jest taki zlepek, między innymi żydowskie tego jest, jako jedna z tych organizacji Czerwony Krzyż, to, tamto, różne tamtego. No i jest takie coś, że to pomagają uchodźcom. I szefem takim honorowym, prezesem, jaki był jakiś profesor właśnie z fizyki. I mnie tam, wiesz, poślemy cię do tamtego faceta. On ci coś znajdzie. Poszedłem do niego, on mnie tam pyta trochę po angielsku, ja ten angielski tak sobie po niemiecku, ja po niemiecku to tak sobie, po francusku też tak sobie, ale raczej tak sobie. Pyta mnie o moje prace naukowe, moje to, tego, a ja jeszcze miałem taką specjalność, trudno powiedzieć, specjalność. Wydawało mi się, że to, co się nauczyłem, te książki, co przywiozłem, że to mi da chleb, czy to w ogóle jakiekolwiek znaczenie ma. Ale nie miało. Tu, a u nas nie ma takiej specjalności, bo ja mi się wydawało, jak ja zrobiłem pracę magisterską, czy coś tam, zacząłem doktorat z jakiejś tam teorii grup, czy jakiejś czegoś, no to już muszę koniec życia. No, ale widać było, że po prostu nie było tego i on nie bardzo chętnie. Mówi, no co ty masz robić? A co cię interesuje? Mówi, interesuje mnie komputer. O tak, tak, zapisz się na uniwersytet. Masz głowy. Tu, zapisz się na uniwersytet, ty będziesz komputerowcem. I tak zrobiłem. Znaczy na studia po prostu? Na studia. I proszę ja ciebie, w międzyczasie pracę znalazłem. Zaraz koło, przeprowadziłem się do akademika, tam poznałem więcej ludzi. Bo dużo mieszkało w akademiku. Miałem sam pokój, kuchnia była wspólna, bardzo fajnie było w tych akademikach. Przynajmniej tym, kto był zupełnie nowy akademik. Miałem własną łazienkę, taką małą, jakieś takie skromnie, ale dosyć funkcjonalnie to było urządzone. I byli inni, byli obcokrajowcy, byli Duńczycy. Na moim korytarzu nie było obcokrajowców, ja byłem jedyny. Ale przy okazji wtedy wszyscy się spotykali w kuchni, rozmawiali po duńsku, po angielsku. Telewizor tam był, wiesz, tak czułem się jako część, nie czułem się tak samotny. Bo jak mi się nudziło, byłem, to wszedłem do kuchni i zawsze ktoś coś pichcił tam. I było przyjemne, do tej pory pamiętam tych ludzi i czasem z niektórymi się spotykam do tej pory. W każdym bądź razie, ja potrzebowałem pracy i potrzebowałem pieniędzy, bo ja urządziłem, moja dziewczyna, która była wtedy dziewczyną, miała przyjechać, to był mój plan. Agent 007 wymyślił taki plan. Plan był, wszystkim muszę powiedzieć, że jak ja korespondowałem z moją żoną, takim maczkiem, żeby nikt nie przeczytał. Jak dzwoniłem, to dzwoniłem z różnych telefonów do różnych naszych znajomych, żeby, bo wiedziałem, że ona tam będzie, że broń Boże, nikt się nie dowiedział, że ona ma zamiar wybyć. Bo wiesz, szpiegów było dosyć. Jej mówi, no zostawił cię Gabryś i wyjechał. Mówi, tak, zostawił, wyjechał. Nie chciał, ponieważ przypuszczałem, że ta cała policja wie, że ja tutaj jestem, to nie chciałem, żeby... Pojechałem do Paryża, tam miałem wujka. Ten wujek miał jakąś swoją od wielu lat współpracownicę francuską Polkę, ale taką od 100 lat Polkę. I ja wymyśliłem, że ta Polka sobie dorobi rodzinę w Polsce. I ona się zgodziła, napisała zaproszenie dla mojej żony, na późniejszej żony, gdzie nas zaprasza tam na miesiąc czy coś, moją kuzynkę, czy jakąś bratanicę, czy ciosynicę. I ona z tym poszła na policję. Drżała oczywiście, coś to trwało oczywiście. Nauczyła się życiorysu tamtej na pamięć, jak ją będą pytać. Skąd ona ma ciotkę we Francji?
No dotychczas nie podawało, nie podawała, że ma za granicą, nie, w Kamerunie, nie we Francji. Jednym słowem ona dostała prawo, znaczy paszport dostała. Pojechała dostać wizę francuską, jak już miała wizę francuską, to pojechała do duńskiej ambasady i powiedziała, że ona tranzytem przez Danię jedzie, że ona chce tranzytową wizę. I dalej. Jak się pakowała, to bała się coś, to było lato, żeby wziąć coś ciepłego, bo co, jak co nigdy powiedział, pani jedzie na miesiąc na lato, po co pani bierze jakąś tam ciepłą kurtkę. Więc ona tak przyjechała, jak była w tym. Ale przyjechała. 10 miesięcy czekała na nią. Powiedz kilka słów o swojej żonie, bo... My jesteśmy bardzo nietypową rodziną w ogóle. Wspomnę, że kiedyś siedziałem sobie tam w jakiejś takiej restauracji na zewnątrz w Danii i coś tam rozmawiałem z kimś, tam to mówili o jakiś tam, a taka mowa była o emigrantach, nie wiem, jakie były dwie młode dziewczyny i do mnie mówią, widocznie na podstawie mojej wypowiedzi, ty jesteś rasista. To ja mówię, tak? Ty wiesz, że jesteś rasista? To ja ci powiem. Ja jestem polskim Żydem, mieszkającym w Danii. Moja żona jest polską Ukrainką. Moje dzieci są koreańskie. Moje wnuki są jamajkańskie. Ja ich wszystkich kocham. I ty mówisz, że ja jestem rasistą, ty idiotka. To ona już pokazała zdjęcie. No, krótko mówiąc, moja żona jest, też nie była Polką. W pewnym sensie to pomogło. Nie wiem, czy pomogło. Nie, nie pomogło, bo ona sobie nie wyobrażała, że my będziemy razem. Ona jest Łemkinia, to nawet pewnie nie, większość ludzi nie wie, co to są Łemkowie. Wiesz, co to są Łemkowie? No ty wiesz, ale spytasz się w Polsce tak... Moi znajomi z Polski, którzy tam Żydzi, nie Żydzi, to nie mieli pojęcia, czymś takim. Moja mama, żona była Łemkinią, mama była wdową, miała 9 dzieci, wysiedlili ich tam spod Krynicy, na zachód, w Zielonogórskie i tam musieli jakoś żyć i ta wdowa, ona miała 3 klasy, ale te dzieci chodziły do szkoły i tam niektórzy utrzymali jakieś wykształcenie. Z wyższym wykształceniem tylko moja żona była i dosyć mama sceptyczna była na tą jej szkołę i jej brat, który był dyrygentem. I ona sobie w ogóle nie wyobrażała, bo w ich tej otoczeniu, żeby ktoś z tych Łemków w ogóle się ożenił z Polakiem, czy z Żydem, a z Żydem to już w ogóle. To było nie do pomyślenia. Z kimś spoza tej kultury ruskiej po prostu. Tak, rusińskiej. Rusińskiej. Tak, oni, no. Bo tak się nie robiło. No było dosyć zamknięte. Nie dlatego, że nikt nie kazał czy coś, ale po prostu ona czuła sama, że to są jakieś więzy na nią. I myśmy ze sobą chodzili, ale to w przyszłości to w jej oczach nie miało. Ale ja potem zacząłem przyjeżdżać do niej, zaczęli mnie tam bracia wypytywać, co jestem za jeden i w ogóle. Matka, taka prosta kobieta, mówi, no dobrze, że Żyd, może być Żyd, ale dlaczego do kościoła nie chodzi? To było ważne. No i w pewnym sensie my byliśmy oboje z dwóch biegunów niepolskich. Ona też się nie czuła. Oni nie mówili po łemkowsku na ulicy czy coś, wstydzili się. Też odczuwali taką pogardę czy niechęć, a ci Ukraińcy to tylko z siekierą śpią i tak dalej. Także to było bardzo podobne pod wieloma względami. No właśnie, no, to jest bardzo właśnie ciekawe, bo no, Łemkowie tak samo jak mówisz, są wrzucani do tej pory, tak do jednej beczki z Ukraińcami. No właśnie. Stereotyp ukraiński. Tak, jest bardzo zły. I był za komuny już chyba zupełnie, a poza tym, no tak jak mówisz, to przesiedlenie, tak? Tak, znaczy, akcja Wisła i to wszystko. I w dodatku to było tajne, ja nie wiem, czy wiesz, nie wolno było o tym mówić. Ja mam czarną księgę cenzury. Ktoś to, taka, jakiś cenzor wyjechał do Szwecji i wywiózł ze sobą. Tam wyraźnie pisze, że nie wolno w ogóle wspominać o kościele istnienie kościoła grekokatolickiego, że nie, różnych rzeczy nie wolno było. Nie wolno było też wspominać, że można kupić używany traktor.
nie wolno, bo zapis był. No i właśnie o akcji Wisła i tak dalej. Potem ja się dowiedziałem, ja też nie miałem pojęcia nic o żadnych Łemkach. Wiedziałem, że są studenci z Krakowa, oni wiedzieli, bo to tamtych okolic i śpiewali piosenki łemkowskie, bardzo ładne i to mi się podobało. Ja byłem, wiesz, brat łata z gitarą, więc też się nauczyłem trochę. No i jak poznałem moją żonę, ona też miała, też dlatego, żeśmy w jakiś sposób do siebie, bo ona muzycznie była doskonała, wspaniała, miała głos, miała słuch, miała te. Poznaliśmy się przypadkowo w 68 czy 9, już nie pamiętam, roku, na takim zimowisku. Ja przyjechałem tam, nie miałem tam w ogóle przyjechać z uniwersytetu, z takiego klubu. Ona też nie miała tam klubu turystycznego, ona przypadkowo podoba. Nie znałem jej, bo te wszystkie inne dziewczyny znałem z tego, z tych, te turystki. A jej nie znałem, no ona studiowała geografię, no i zaczęliśmy tak. A ponieważ świetnie śpiewała, to nie bardzo, to od razu drugi, trzeci głos. No to mi się spodobało, przepraszam, to mi się spodobało. I zaczęliśmy tam akademiki, wiesz, męski tu, damski, żeński tutaj. Żeśmy tak chodzi, ona miała, proszę, ja ją. No, taka studencka miłość, wiesz, ale już nie taka wczesna, to już był koniec, miałem 24 lata, czy coś takiego. To już trochę wiedziała, co chce. A, wydawało mi się, że wiedziała. No, ale nie wiedzieliśmy, co by, to, według niej to było bez, no, ale jak ja jej powiedziałem, że ja wyjeżdżam, no to co będzie, co tego. Ona nie bardzo, to nie była taka, co to leciała na to, żeby wyjechać. Nie, że moje teściowe też nic nie imponowało, wiesz, to tak. Nie było tak, jak to niektórzy, o, na zachód, tu pojadę. Ale przepraszam, jeszcze wrócę, ona była, twoja żona obecna, była sceptyczna. Wobec ślubu ze mną i w ogóle wyjazdu, ale ja wyjechałem pierwszy. Ze względów po prostu też... Miłość! No tak, ale sceptyczne ze względów kulturowych jakby, tak? Że to... I kulturowych, i no, akceptacji swojej rodziny. Ja powoli dostawałem, jeszcze przed wyjazdem, dostawałem tą akceptację, bo poznawałem ich wszystkich. Do jakiegoś stopnia ta akceptacja. Mama chyba mnie do końca nie zaakceptowała. Ale no, najważniejsze, ja nie wiem jak to było, gdybyśmy zostali w Polsce. Ponieważ ja nie miałem rodziców, moja żona jeszcze poznała moją mamę, jak już była prawie że umierająca. Mama nie była nią zachwycona, muszę ci powiedzieć. Moja mama była silną taką kobietą, mnie za takiego fajtłapę, słaby usza. I wyobrażała sobie, że ja potrzebuję żony, która umie załatwiać sprawy i tak dalej. A moja żona była taka jak ja, albo jeszcze bardziej taka nieporadna. Niezaradna. Żydowskie to miało jakieś znaczenie? Nie, chyba nie. Bo miałam przed tym dziewczynę Polkę, którą... Nie, na pewno miał. Wiesz, co tu dużo gadać. Gdybym miał jakąś dziewczynę Żydówkę, ale nie za wszelką cenę. Rozumiesz, ja nie miałem żadnej... Jakby to powiedzieć, to muszę wrócić parę lat do tyłu. Mnie za to trochę moi znajomi z tego Dzierżoniowa, to mnie trochę krytykowali później. Mówię, ty to zadzierałeś nosa do góry, ty nie chciałeś z nami nic do czynienia. I to była trochę prawda, chodziło o dziewczyny, kobiety. Ja mówię, to trochę była prawda, ale ta prawda nie polegała dlatego, że one były Żydówki czy żony. One były młodsze. A po co mi młodsza? Jak potrzebowałem, miałem starszą dziewczynę. Która mnie coś naucza, nie takie gówniary. Dwa lata w tym, jak ja miałem 17, a ona miała 15, to ona była dziecko. A ja już chciałem, wiesz. Także to było głównie to. Poza tym, nie wiem, czy ci opowiadałem, mój tata nie bardzo był przyjacielem tym całym TSKZ-em. Opowiadałem o tym. Ja w pewnym sensie nabrałem, zanim nabrałem własne doświadczenia i zrewidowałem to, co mój częściowo, co mój tata mi opowiadał. Ja byłem bardzo blisko z ojcem, bo ojciec miał czas. Ojciec był chory cały czas prawie, że ja mu książki przynosiłem i rozmawiałem, nie dyskutowałem. Także wiele jego takich sądów czy poglądów jakoś tak po prostu przyjąłem, jak to bywa. I mój ojciec uważał, że TSKZ jako organizacja wtedy
nazywał to Judenrat. I po trochę tak było. To była organizacja stworzona przez komunę do kontroli mniejszości. Tak samo był UKT, ukraiński klub tego. Dokładnie taką rolę miał. I ci wszyscy na górze byli wszyscy UBK-ami, bo zostali przez UBK-ów zerbowani, bo powiedzieli albo byłeś w bandach, to my ci wybaczymy to, ale pracuj dla nas. Tak było tych ukraińskiego klubu. Łemkowskiego w ogóle nie było. Z niemieckim... Wszystkie tak było. To w ten sposób rozwiązywała komuna, że te wszystkie te ewentualne napięcia i tak dalej. Ale ten deskarz oczywiście miał pozytywną rolę też, jak wielu ludzi, którzy będą opowiadali. No, organizowali kolonie. Kiedyś były kolonie, to były do szkoły podstawowej. Potem nie było sposobu zorganizowanego na spędzenie wakacji. Już dzieci z liceum. Nie wiem, jak jest teraz. Można było raz być harcerzem, trochę takim wyrośniętym. To się jeździło na harcerskie obozy. Ja byłem harcerzem. Trzy razy mnie wyrzucali z harcerstwa. Zawsze mnie wyrzucali. Bo coś tam nie tak. Można było... No może jak było się sportowcem, to jakieś sportowe obozy. Ale tak jak kolonie letnie, które były wspaniałą rzeczą dla dzieci, biednych ludzi, czy w ogóle, które nie mieli tradycji wysyłania dzieci. Dzieci wysyłało na wieś na ogół. Do pracy zresztą. A tak, żeby pojechały na miesiąc, to ten socjalizm miał pewne niegłupie rzeczy, uważam. No myśmy to i to za darmo prawie. No, w każdym razie, a ten TSKZ robił kolonie dla młodzieży takiej licealnej. Zdaje się, jak się było studentem, to już nie można było. I byłem raz na takim obozie, byłem zachwycony w Porowninie na początku. Bo przyjechało tam, ja czułem się trochę w pewnym sensie wyobcowany w tym towarzystwie, które miałem. Lubiałem to moje towarzystwo szkolne. Wyobcowany, bo ja byłem trochę wyrośnięty przez te rozmowy z ojcem. Intelektualnie. Ja czytałem dużo literatury, ja czytałem gazety i takie, i problemy. No, byłem taki mądrala. I tego nie mogło, nie miałem żadnego partnera do tego, czy kolegę, czy coś. Miałem kolegę do picia taniego wina, do tańca, do chodzenia w góry, do takich, ale takich. I pojechałem na tą kolonię, do tego Poronina. Tam było dużo młodzieży żydowskiej z różnych miast i spotkałem ludzi no na w takim wysokim poziomie, takie same mądrale jak ja, a nawet większe, dużo większe. Wszystko myśmy robili takie zgaduj zgadule jakieś, to tacy byli, co to wszystko wiedzieli. Było dużo, którzy grało dobrze i oni mi tak imponowali i napisałem do ojca, tak fajnie było, tak mi się podobało to, że znalazłem wspólny język. To nie te żydostwo mnie łączyło akurat, chociaż tam też śpiewali żydowskie piosenki, których ja nie znałem, ale to żydostwo nie miało, właściwie się specjalnie nie mówiło, ani nie miało znaczenia. Tylko, że to TSKZ to organizował, za pieniądze amerykańskie oczywiście, także to jedzenie było lepsze niż na polskich obozach i tak dalej. Było trochę luźniej, myśmy byli starsi, nie było takiej dyscypliny, były tańce, były dziewczyny, to pierwsze takie seksualne te. I byłem raz, a potem mi się przestało podobać po jakimś czasie, bo było niestety dosyć dużo, nie dużo, było trochę ludzi, dzieci promieniają tów i tego, którzy byli przemądrzali i im się wydawało wszystko, jeździli do Paryża i tu tego. Ja znam, oni mieszkają do tej pory w Polsce, polityką się zajmował. Napisałem taką książkę, piosenkę taką, gdzie są dziś dzieci tych komunistów, co za sanacji, głód, strajk, więzienie, najlepsze lata, pisanie grypsów, na sprawiedliwość mają nadzieję, mieli nadzieję. Czy nadal walczą o lepszą sprawę? Czy też organizują strajk głodowy, czy może biedni coś tam nadzy żebrzą na bruku New York czy Warszawy. Napisałem taką, że piosenkę, gdzie to mnie ciekawił ten problem zestawienia
rodziców i dzieci, i czy te losy rodziców przechodzą na dzieci, czy odwrotnie. Czy jest jakiś ciąg. No i taką piosenkę napisałem. W każdym bądź razie i ci mi się wyraźnie nie podobali. Bo byli zarozumiali. Niektórzy byli strasznie zarozumiali, ale też byli inni, byli, wiesz, to nie można powiedzieć, poznałem takiego genialnego skrzypka, dosyć głupawy był, taki prosty bardzo chłopak, ale jako skrzypek był genialny. Ja mu akompaniowałem na gitarze, jak umiałem, ale a on, no wtedy pierwszy usłyszałem skrzypce jako instrument, co to może być, jak on, myśmy tam robili występki artystyczne, Czardasza Montiego i co. No, fantastyczne. Ja byłem popularny, bo grałem na gitarze. I było trochę z tego dzierżoniowa tam ludzi, którzy mnie znali. Poznałem innych, z tych małych miasteczek byli raczej inni. Oczywiście, niż ta warszawska, że tak powiem, warszawka. Ale to tak zawsze jest. Dotyczy Żydów i nie Żydów. Ja wiem skąd ty jesteś, ale ja mam dużo znajomych i oni biedni są, dlatego że to są schematy oczywiście. Człowiek jest jak człowiek, ale Warszawa miała takie jako miejsce tej biurokracji, gdzie władza była. Uważali się za lepszych. Nie wiem, może się będzie ze mną śmiał, ale na przykład jak w młodych latach przyjeżdżałem do Warszawy, miałem tu koleżankę, gdzie której spałem. I na przykład mówi, no taki warszawiak mógł sobie pojechać tramwajem i spotkać w tramwaju Holoubka, prawdziwego Holoubka. Tego, co ja tylko mogłem w telewizji zobaczyć, co już powodowało, że on prawie kumpel był z Holoubkiem, nie? Bo widział gdzieś, czy w kawiarni. To coś znaczyło, ta prowincja była wyludniona z wszystkich kulturalnych, jak coś ciekawego było, to od razu wysysała Warszawa, czy telewizja, oni sami szli, nikt ich nie wysysał oczywiście, ale tu były możliwości, ja mówię o kulturalnych sprawach. I tacy młodzi gimnaziści, którzy są często zafascynowani właśnie muzyką, czy literaturą, tacy trochę lepsi, no to mają tutaj, mogą iść do teatru, ta moja koleżanka pisała, to byłam na tej sztuce, byłam na tej sztuce, a ja kurwa na żadnej nie byłem, bo gdzie miałem iść? Natomiast poniekąd tak też jest i teraz. Oczywiście, no na pewno jest, ale muszę powiedzieć, moim zdaniem, jak już mówimy do dzisiejszych czasów, że Polska się, nazwijmy to, zdemokratyzowała. Czyli rozmawialiśmy o twoim małżeństwie. Zaraz będę chciał, zacząłeś o tym mówić, jak swoją żonę, przyszłą żonę wciągnąłeś do Danii. Natomiast zanim jeszcze o tym porozmawiamy, to chciałbym zapytać się o piosenkę Gojki. No, więc tą balladę o Gojkach napisałem zainspirowany, a właściwie wzruszony. Bo ja piszę, jak jestem albo czymś wzruszony, albo coś mnie śmieszy. Wtedy mam wenę. I wzruszony takim rodzajem listu czy wspomnieniami napisanymi przez moją koleżankę, którą poznałem w Danii już. To jest, nie powiem kto to jest, ona by pewnie chciała, żeby powiedzieć, bo ona lubi być taka trochę na piedestale. Lubi jak się o niej mówić, ale nie pytałem jej o to, więc nie mówię. Ona jest, jej tato był Żydem. Przed wojną pewnie był komunistą, nie wiem zresztą, ale był w tej komunistycznej partyzantce chyba podczas wojny ożenił się, nie wiem czy przed wojną, czy po wojnie, tego nie wiem, z Polką, kobietą, nie wiem skąd, czy z jakiegoś małego miasteczka albo ze wsi. Zresztą ona jest kuzynką Magdy Umer. A, tu już powiedziałem kto to jest. Cofnij. Nieważne. W każdym bądź razie matka była Polka, katoliczka, on był Żydem. I on przez te lata, jak on był tutaj, nie wiem co on robił, czym się zajmował, ale jakieś miał stanowisko. Ona wszystkich zna tutaj, tych wszystkich, tą całą plejadę, jak się nazywa tej z Gazety Wyborczej, ten główny redaktor. Miechnik i różnych innych Deutsche Gewandów i w ogóle ta cała. To
towarzystwo to jest jej towarzystwo prywatkowe, jak to się nazywa. I ona, ale ona bardzo była związana z żydostwem nie poprzez ojca, bo ojciec usiłował to ukryć. Polskie nazwisko, wyglądał widocznie nie jak Żyd, także mu uratowało życie i nie chciał, żeby dzieci miały nic z tym wspólnego. Natomiast matka odwrotnie, matka Polka, ona je do tego całego TSKŻ-u gdzieś tam popychała, żeby chodziły na te prywatki, żeby jeździły na kolonie i na te kolonie, to jak pytasz różnych ludzi tutaj, to ukształtowało ich w pewnym sensie świadomość żydowską, czy w ogóle świadomość, bo to młodzi ludzie to są, żeby spotkać ludzi, którzy podobnie myślą, czy z podobnych środowisk i tak dalej. Także ona ma tą taką żydowską jakąś świadomość i ta matka pchała, jak przyszedł 68 rok, oni się wszyscy porozjeżdżali, jej siostra pojechała do Genewy, zupełnie inaczej, jej brat do Izraela i rodzice też do Izraela i tam zmarli, ta matka Gojka, która była taką żoną, jak to się mówi, jak w piosence pisze, w szczęściu, nieszczęściu i w chorobie. Ona była sama tak wzruszona, myśmy czytali kiedyś na jakimś zjeździe, ludzie swoje wspomnienia czytali, to ona nie czytała, to ktoś inny musiał za nią czytać. Ale ja uważałem, że ja znam wielu takich, to mnie zainspirowało, ale znam mnóstwo z moich kolegów czy koleżanek, którzy mieli, czasami odwrotnie, czasami ojciec był Polakiem, a matka była Żydówką, a tą świadomość, jaką oni dostali, to często albo żydowską, albo polską, albo odwrotnie. To nie było reguły, powiedzmy. Znam takich, którzy właśnie byli katolicy, mimo że któryś z rodziców było Żydami i do tej pory są, a potem sobie nagle przypomnieli, że są Żydami. A są tacy, którzy byli cały czas Żydami, a potem sobie nagle przypomnieli, że też są Polakami. Jeszcze nie ma reguły. Jednym słowem, ja znałem dużo takich Rosjanek, dużo tych Żydów, którzy przeżyli wojnę w Rosji, poznało jakieś tam ruskie kobiety w kołchozie czy gdzieś tam i je przywieźli do Polski. Mnóstwo znam takich. A te dzieci, no w zależności od tego, kto był silniejszy w tej rodzinie, wiesz, kto miał więcej do powiedzenia, to dostawali taką, a nie inną świadomość, czy zwyczaje, czy co. Chociaż w zwyczajach to trudno mówić, bo te żydowskie, religijne zwyczaje, ja prawie, że nie znam takich ludzi, którzy to uprawiali, to bardzo niewielu, większość to byli albo niewierzący, albo komuniści, albo cholera wie co, wyasymilowani bardzo, inteligencja, no, krótko mówiąc, aha, o Gojka, no więc właśnie ta historia mnie wzruszyła jej i uważam, że ja piszę dużo o Żydach, że powinien napisać o tych ludziach, którzy połączyli swoje losy Żydami, tragiczne losy często, bo musieli wyjeżdżać, czy poniewierać się po świecie i tak dalej. I tak jak pisze, z dala od swoich i wyklęta też nauczyła się żydłaczyć, opłatek ze mną dzieli w świętach i dzieli ze mną los tłaczy, bo tak było w mojej rodzinie z kolei. Bo to przecież ja piszę zarówno o tej generacji rodziców, którzy gdzieś tam się poznali, czy w partyzantce, czy cholera gdzie, wie gdzie. A potem w mojej generacji też jest mnóstwo takich ludzi i jakoś mają dzieci i te dzieci w jakimś kierunku idą albo są często w Izraelu, albo w Polsce, albo gdzieś tam. Moja żona była Gojką, jak to nazywałem, była w ogóle nawet nie Polką, bo była Łemkinią. W pewnym sensie nasze, no byliśmy co prawda w różnych mniejszościach narodowych, jak to nazywamy, ale pewna świadomość tej odmienności i często nawet jakiegoś tam mobbing czy prześladowania nawet też, ale to była świadoma i u mnie i u niej. No, przeżyliśmy zgodne życie razem i tak jak pisze właśnie w tej piosence, że a ona przy nim murem stała w szczęściu, nieszczęściu i w chorobie. Bo tak było. Przynajmniej o tych, co piszę. I dlatego ja dosyć pod tym względem jestem dosyć tolerancyjny. Ty pytałeś się, czy moja mama była zachwycona, że miałem Gojkę, dziewczynę, którą...
No może nie była zachwycona. Taka zabawna historia opowieści. Mama była śmiertelnie chora. To już było koniec, już ta cała alija, że wszyscy to wyjechali prawie. Przyjechał jakiś Żyd do mamy. Ja go nie chciałem wpuścić, mama chora. Co chce w ogóle, żaden znajomy. Zaczął truć, że on znajomego, jego znajomy, jakiś z Wrocławia, pułkownik, bogaty, ma dwie córki. On chciał się być szatchem, on chciał być, że tak powiem, pośrednik małżeński. Bo ja rozumiem tego pułkownika też. Ma dwie córki, co z nimi się stanie? Wszyscy się martwili o swoje dzieci. I jak tak też tej piosenki o Gojkach pisze, że bo w tej złowrogiej, mrocznej dobie to swój swojemu zawsze bliższy. Tak jest z tej piosenki. Nie pamiętam, jak to się zaczyna w ogóle. No nieważne. W każdym razie swój swojemu i ludzie, ja znam bardzo wielu ludzi, którzy się wyszli za mąż, ożenili się jeszcze w Polsce, tylko przed wyjazdem. Tylko po to, żeby nie wyjechać samemu. Nie dlatego, że wielka miłość. Nie dlatego, że odpowiadali sobie. Te małżeństwa się w większości rozpadły. Znaczy polsko-żydowskie małżeństwa. Nie tylko polsko-żydowskie. Żydowsko-żydowskie też. Dlatego, że to był nienaturalny powód do tego, żeby... Naturalnie jest, że chłopak pozna... Znaczy, ja nie mówię o czasach starych, kiedy, wiesz, małżeństwa były aranżowane, ale mówię o nowoczesnych czasach, że chłopak poznawał dziewczynę, jedną, drugą, trzecią, w końcu trafił na taką i odwrotnie, która mu odpowiadała w jakiś sposób, żenili się, rodzili dzieci i tak dalej. I ten wybór był olbrzymi, on mógł spotkać, powiedzmy, ja pamiętam na moim uniwersytecie, tak pod ostatnie lata studiów, to głównie dziewczyny były, zaczęły tak się rozglądać, przedtem nie było takich par, ale tak pod koniec studiów nagle się robiły pary. Te dziewczyny widziały, że to jest ostatni dzwonek. Chłopcy nie, dziewczyny, bo co? Bo jest olbrzymi wybór. Wśród tych studentów, w tym życiu studenckim, polityka, miasto takie jak Wrocław miało może 20 tysięcy studentów. No to było z czego wybrać. A potem idziesz do pracy, wyślą cię do jakiegoś małego miasteczka, czy gdzieś, nie znasz nikogo. I dlatego, a tutaj rodzice i ci ludzie się bali, ja mówię o innych, nie o sobie akurat, bali się, że wyjadą sami, że będą samotni, że będą... I oni sami, i ich rodzice. I oczywiście, gdyby był Żyd, to było lepiej. Czy byłoby lepiej, to nie wiadomo. Bo jest, i tak wiele się rozpadło. Mało tego, już mówię o małżeństwach. Mam taką koleżankę, która jest socjologiem w Szwecji. I ona robiła jakieś badania. Okazuje się, że małżeństwa obcokrajowców są znacznie mniej trwałe statystycznie niż małżeństwa Szwedów. A mnie się wydawało, że Szwedzi takie wszystko nietrwałe, ciągle ludzie się rozwodzą. Ale ci Polacy, Irańczycy, Arabowie, Peruwiańczycy jeszcze szybciej. I teraz kwestia dlaczego. Bo często pochodzą z takich krajów, gdzie i to kobiety najczęściej inicjatywy mają do tego. Pochodzą z takich krajów, gdzie często kobiety są trochę tak niezbyt równo traktowane, a tu nagle odzyskały też ekonomiczną niezależność, bo zaczęły pracować, miały własne pieniądze i po co im taki skurczybyk, który im tam nic nie robi i tylko narzeka. Znalazły sobie kogoś innego. Wiesz, i to był awans. Dla wielu tych obcokrajowców te kobiety zrobiły awans, przyjeżdżając do takiej Szwecji. Bo one nie miały wielkich oczekiwań. Ja nie mówię akurat o Polkach, bo na wszystkie były lekarki czy dentystki, ale inne. Natomiast ten mężczyzna wręcz przeciwnie. Bo z kogo był kim, ja mówię o jakichś inteligenckich bardziej rodzinach, to nagle on niczym nie był i cierpiał z tego powodu, jak miał byle jaką pracę, jak cierpiał, to na kogo wylewał swoje żale? W domu na żonę oczywiście. A ona nie chciała tego słuchać. Tak jest w moim zrozumieniu ten mechanizm. Krótko mówiąc, ja się ożeniłem, sprowadziłem ją, poszliśmy od razu do ratusza. Ja pomówię, że my chcemy się pobrać. Pani uśmiechnięta, tego. A kiedy? Jutro czy pojutrze?
Ja pamiętam z polskich czasów, to trzeba było miesiąc przedtem, dwa miesiące, dokumenty, to, tam, a to nic. No jakiś dokument trzeba było mieć, ale... W Kopenhadze. Tak, ale jej rodzina, twojej żony... No musieli, oni już to zaakceptować, już się pogodzili już. Jak ci mówię, mama mojej żony mówiła, no dobrze, niech będzie żyć, tylko dlaczego do kościoła nie chodzi. No tak, ale że ona wyjeżdża... bardzo mało ludzi wiedziało, nikt nie wiedział prawie, że ona wyjeżdża na stałe, jej rodzina wiedziała. Zresztą ona też nie wiedziała tak naprawdę, czy wyjedzie na stałe, bo może jej się tutaj nie spodoba, a może ja sobie znalazłem kogoś innego, bo były takie wypadki, takie pary, których mam, takiego przyjaciela. Para była niesamowita od szkoły i tak dalej, rozdzielona, jej nie pozwalano, 5-6 lat nie pozwalano jej wyjechać. Jak w końcu przyjechała do ukochanego, to on już nie był taki ukochany. A z tych Żydów, emigrantów marcowych, wielu opuściło Danię, bo znasz takich, którzy opuściło Danię, bo im się nie podobało po prostu. Wielu nie, ale znam. Większość do Ameryki chyba. Lepsze możliwości kariery. Dania to nie jest, wiesz, to nie jest kraj dla ludzi, którzy chcą rozwinąć skrzydła. Czyli raczej to chodziło o kwestię rozwoju, a nie kwestię tego, że... No bo co mogą być inne? Wspierało. Nie, doskwierało. W Danii jest spokojne życie, tam nikt z głodu nie umiera. Wiesz, niczego nie osiągniesz, bo jak chcesz za bardzo, to cię ściągną w dół. Tak mówią tak o Polakach, nie? Że Duńczycy jeszcze bardziej. Pod pewnym względem, nie lubią, że ktoś się, wiesz... Powiedz, jak ułożyliście sobie życie po ślubie? No, więc tak, jak ona przyjechała, to zanim ona przyjechała, to ja poszedłem do pracy, bo znalazłem pracę tuż obok mojego akademika w fabryce konserw. To było blisko, w fabryce puszek od konserw i zasuwałem. Ja teraz jestem zadowolony, bo wiem, co to znaczy trud robotnika. Mi nikt nie powie, ten robol czy ten... Ta cała inteligencja zafajdana, że tak powiem, która ma pogardę dla ludzi, którzy ciężko pracują, to nie dla mnie. Ja wiem, jak to jest. Nie trwało to długo, ale wystarczająco długo. Ja nigdy w życiu tak ciężko nie pracowałem. Jeszcze przy tej taśmie, gdzie się musiało spieszyć i w dodatku kiepsko zarabiałem. To była taka, ta pierwsza fabryka była tak, i złe warunki, i niezdrowo, śmierdziało tam, i gorąco, i jeszcze kiepsko, kiepska opłata. Potem znalazłem inną pracę. Gdzie było odwrotnie. Lżejsza praca, nadal fizyczna praca, lepsza zapłata, lepsze warunki, basen. Tak. No, pracowałem najpierw w tej cholernej z tymi puszkami i zapisałem się na uniwersytet. Na pierwszy rok, pierwszy zaczynali, to w ogóle to było w powijakach w Danii. Na uniwersytecie była specjalność, otwierali, specjalność się nazywało po duńsku datalogia, a po polsku to się nazywało informatyka. Ja się zapisałem, no co mi szkodziło. Potem znalazłem drugą pracę, zanim Majka przyjechała. Moja żona, nazywali ją Majka, nazywała się Maria, ale na studiach ją nazywali Majka i dla mnie jest Majka. Ja po nocach cały czas mówię jej imię, jakoś tak mi weszło. No i ja zacząłem, no i pracowałem w innej tam, no to już sortowałem jakieś fabryki. To mi kolega z Polski zresztą w pewnym sensie ułatwił. A nawet tak, bo on tam pracował i potrzebowali, wtedy było dużo pracy na wakacje takich zamienników, czy jak się nazywa. Jak się nazywa taki, co to? No zmiennik, no tak. Zmiennik, tak? Że jak ktoś jedzie na wakacje, to trzeba kogoś tam. No to na parę miesięcy tam. No poszedłem, to była fabryka farb drukarskich. On był w laboratorium, on już był cały ja ciebie dam, jak to się mówi. Ale on cały czas się chwalił, skończył jedyny taki instytut w Moskwie. On też takich rodzin. On jest ciekawą. Jego ojciec był Polak, a mama była Żydówka z kolei. Ojciec był jakimś wysokim urzędnikiem tutaj, mówił, że dyrektorem departamentu. Tego nie wiem, on się trochę lubił chwalić, ale że Saskiem Kempel jest, to też się chwali. No i on jakoś znał taką panią z tego całego, tej organizacji, która się nazywa Flipping Yale.
i opowiedział, że potrzebują tego. To ta pani powiedziała, a do ciebie przyjeżdża dziewczyna, co chcesz ożenić, potrzebujesz pieniędzy, to idź tam. No poszedłem. Tam było dużo lepiej, nie przepracowałem, oni się nie przepracowali. Zobaczyłem, jak potrafią pracować Duńczycy w różnych miejscach. Tam pracowali sami Turcy gdzieś w tej fabryce, tylko majster był poganiał tak ludźmi, a szkoda gadać. Ale jestem zadowolony, bo wiedziałem, że co to znaczy. A tutaj pracowali spokojnie, to kawusia, to gazetka, to, a to już nie opłaca się pracować. W takim magazynie tych farb drukarskich. Miałem za zadanie naklejać takie naklejki na te farby, jaka kolor. Potem, po pewnym czasie, jak oni się zorientowali, że ja umiem pisać i czytać, to pozwolili mi usiąść na maszynie do pisania, komputerów nie było, i pisałem te etykiety, co to czerwona farba, taka, owaka. Pracowałem dosyć długo, znaczy długo. Pracowałem jakiś czas, zarabiałem stosunkowo nie dużo lepiej niż w tej cholernej fabryce konserw. O tym kolega mnie odwoził do domu, bo mieszkaliśmy jeszcze w akademiku tam z Majką w jednym pokoju, to był jednoosobowe, ale można było mieszkać. To było nie bardzo legalne, ale mieszkaliśmy tam. No i ale ciągle chciałem coś. No myślałem, to jedyna droga, to pójść na tą informatykę. Może wtedy coś. Bo jako fizyk jeszcze taki niewybitny fizyk, gdybym był może Einsteinem, to może coś tamtego, ale może i dobrze. Ja potem zastanawiałem się nad tym. Ja uważam, do tej pory uważam teraz tak, że świat nie potrzebuje przeciętnych fizyków. Potrzebuje przeciętnych inżynierów, przeciętnych lekarzy, przeciętnych tramwajarzy, strażaków, sprzątaczki, ale fizyków przeciętnych nie potrzeba. Po co? I ja się uważam za przeciętny. Cholera wie, wszyscy moi koledzy fizycy są teraz profesorami, ale za to profesorstwo oprócz jednego to dużo bym nie dał. Bo ja ich znam ze studenckich czasów, to wiem, co oni są warci, jakie głowy mają. No, ale każdy jest profesor. Jeden w Jeleniej Górze, drugi tam gdzieś, porobili tych uniwersytetów. Doczekali. Ale to nieważne. Ja sobie wyobrażałem, że będę robił karierę naukową, bo to mi imponowało, to mi się podobało. Ja lubiłem tą fizykę. No, ale niestety nie, ale nie żałuję, że absolutnie nie, bo potem się zajmowałem różnymi rzeczami, gdzie ta dyscyplina myślenia, którą się nauczyłem, bardzo mi się przydała. I uważałem, że jestem lepszy informatyk do pewnych celów niż wielu, których nie miało takiej szkoły. Z Wrocławia, fizyka wrocławska, super. No i co, zapisałem się ten pierwszy rok. Trochę mi było głupio z dziećmi chodzić na ten. A sobie myślę, a jednocześnie pracowałem. Myślę sobie, a zrobię 2 lata naraz, co ja tam będę się bawił jakieś tego. Szczególnie, że nie było dużo zajęć. To w porównaniu do Polski, jak ja sobie przypominałem, jako student miałem schemat pracy, plan 50 godzin tygodniowo. No. Niektóre może nie były obowiązkowe, wykłady nie były obowiązkowe, ale 50 godzin, jak się chciało. A tutaj było tutaj 2 godziny, tutaj 3 godziny. Coś tak jakoś tak mało. Dużo było, inny sposób studiowania zresztą. Dużo bardziej w domu się robiło projekty i tak dalej. Zresztą ten kierunek studiów był nowy, także oni tak dokładnie nie wiedzieli co. Więc ja od razu 2 lata taki zdolniacha. Coś mi tam, wiesz, matematyki się nie musiałem uczyć i takich różnych przedmiotów, które oni mieli, a ja nie potrzebowałem, bo ja miałem te sobą. No ale informatykę musiałem się uczyć i potem dostałem regularną pracę. W takiej firmie, też nie wiedziałem co, przypadkowo, no, pisałem podania po prostu. I dostałem się, i to było tak, że oni... To była państwowo-komunalna firma. Okazuje się, olbrzymia firma, która te wszystkie podatki i te wszystkie państwowe rzeczy robiła, komputerowa. Nie było specjalnie dużo specjalistów. Oni to rozwijali, kupowali nowe komputery, nie mieli ludzi i zatrudniali ludzi jako takich na przyuczenie. Przez te pierwsze pół roku dawali im tam minimalną pensję, gdzie mieli się nauczyć różnych rzeczy. Poziom tego był taki sobie, ale co? Ale dawali pieniądze, zarabiałem pieniądze. Było ok. Dobrze z tym dawałem rady, oczywiście, bo dosyć nie, nie, nie,
Niekoniecznie tam akademii, tam byli też ludzie po po politechnice, kilku, ale większość to byli jakieś wykształcenie, był nauczyciel albo coś. Taki szukali z innych zawodów, którzy by chcieli zostać informatykami. I ja tam poszedłem i zostałem tym informatykiem, nauczyłem się, potem dostałem oczywiście podwyżkę i to mi dało wtedy to być w takiej informatyce. Ludzie się bali tych komputerów, to nie było jak teraz. To było ho, 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 wielkim szacunkiem do takiego się... Mogłeś być byle kim, ale że tak powiem ogół społeczeństwa z wielkim szacunkiem. Zarabiałem nieźle. Moja żona też musiała iść do pracy, znaczy chciała iść. No i co ona będzie robiła? Język. Ja ją posłałem na kurs, ale ja nie dostawaliśmy żadnej pomocy od państwa na nią, bo ja nie uważałem, że ona powinna dostać jakąś pomoc. Mogła dostać, ale ja myślałem, ona przyjechała, nie jest żadną uciekinierką. Ona nie poprosiła o azyl. I to też z tego powodu, że ja nie chciałem. Ja w ogóle chciałem jechać do Izraela, ale wtedy Izrael z Polską nie miał żadnych stosunków. Jakby ona pojechała do Izraela, to było, ona ma olbrzymią rodzinę w Polsce. Musiałaby stracić kontakt. Ja uważam, że ja nie mam rodziny, ale ona też nie ma po co tracić rodziny. I dlatego się zatrzymałem w Danii, bo blisko. Ale myślałeś już o tym w momencie, jak ona przyjechała? Tak, oczywiście. Wcześniej też o tym myślałeś? Nie, wcześniej nie. Posłuchaj, myślałem, że nie wiem, jak to będzie z Izraelem, ale nie miałem zamiaru zostać w Danii. Mam kuzyna we Francji, byłem tam u niego, myślałem. Ale tak ta pomoc tych duchy, potem tak on mi taką trochę łaskę robił, o nie myśl, że tu łatwo, tam nie było tak zorganizowane. I może było rzeczy, odwiedziłem kilku kolegów, którzy byli po doktoracie, a pracowali w laboratorium jako laboranci. Mam taką piosenkę o tym też. Fizyków. Niektórym po 68 roku, jak zaraz przyjechali, zbudowali nowy uniwersytet po tych całych tych, i mój kolega został od razu profesorem i tak dalej. Ale potem było bardzo ciężko i ja sobie tak myślę, ja mam być na dziękować mojemu kuzynowi tam, czy tam kuzynowi mojej mamy całe życie, że on mi coś tam pomógł, czy coś. A pieprze, tu mi dają, nie potrzebują łaski. Tak miałem zaufanie do tej i rzeczywiście to było. Wiesz, wiedziałem, czułem, że nie zginę. No. I to było fantastyczne. I dlatego też nie wpadło mi do głowy tego nadużywać. Moja żona nie jest uciekinierką, nie jest nikim, więc ja muszę ją utrzymywać. I to robiłem. Mieszkaliśmy za moją pensję, czy moje to we dwójkę w tym akademiku. I już. Okazało się, że moglibyśmy dostać. Tylko ja nawet nieśmiało, nie padło mi do głowy się tym interesować. Potem różne inne rzeczy, okazało się, że można było jakąś pożyczkę na mieszkanie, na meble, jakieś tam rzeczy, ja tego nie brałem. No i ona chciała iść do pracy, a ona tak, skończyła seminarium nauczycielskie, a potem skończyła geografię. Przecież ci akademicy duńscy, no oni tak, żeby broń Boże nikogo nie dopuścić. Nie było szans. No a co mogłaby robić? Jeszcze języka nie znam. Wiesz, geografowie nawet w Polsce nie mieli łatwo. Więc ona najpierw, ona przeszła wszystkie, że tak powiem, stopnie. Najpierw ją posłałem na kurs, za który płaciliśmy regularnie normalną cenę. Prywatny kurs. Była jedną z niewielu, którą ukończyła i się dosyć dobrze mówiła po duńsku. Miała świetny, ona ma świetny słuch, w związku z tym, tak jak ona mówi, jak ja otworzę usta, mimo że też mam dobry słuch, to mówię, a ty skąd jesteś? Ona, nie. Mówiła tak jak papuga, wiesz, dokładnie tak. Pisać tak nie bardzo pisała, ale mówić tak. No i poszła pracować do przedszkola jako zastępczyni przedszkolanki. Wiesz, to jest najmniejsze, ale w Danii to nie było tak, wiesz, tam mają wielkie te przedszkolanki, myślałem, że Bóg wie kim są. Ale zastępczyni. Sprzątaczka tam się zdziwiła, że ona umie pisać i czytać. Ale to jej pomogło, nauczyła się tego dziecięcego języka, wiesz, to jest dużo znaczy, bo ja tego nie znam. I pracowała tam i zarabiała pieniądze jakieś tam. Żeśmy się przeprowadzili do mieszkania takiego, którego potem niestety, nie było takie dobre, ale było
mieszkanie, że tak powiem, jakby to nazywać, kwaterunkowe, ale prywatne było, nie było ciepła, tam nie było pieca, nie było łazienki, nie było. Ale mieliśmy dwa pokoje z kuchnią, sami żeśmy wszystko malowali, tepetowali, wiesz, to takie, wiesz, nam się lepiej powodziło niż po co kiedykolwiek. Bo nie mieliśmy telewizora, nie mieliśmy ubezpieczeń, nie mieliśmy samochodu, nic nie mieliśmy. Cała pensja, trochę na jedzenie, a reszta była na nas. I życie towarzyskie. Nie mieliśmy telefonu, w związku z tym mieszkaliśmy blisko Śródmieścia. Ludzie przechodzili i tak pukali, a jesteście w domu, a zachodzili. Bardzo fajnie, dużo ludzi żeśmy poznali. Wesele było, proszę ciebie, w akademiku, kogo zaprosiłem. No tych, co na korytarzu ze mną mieszkali, oczywiście, Duńczyków. I poznałem tego chłopaka, ten, który mi, o którym właściwie warto o nim wspomnieć, który pracował w tych farbach drukarskich, ten z Saskiej Kępy, Wojciech. Jak Duńczykowi powiedzieć Wojciech? Wojciech. To mówią Wolczek. Wolczek znaczy gwałt. To się kojarzy. Moje dzieci jak do niego, Wolczek przychodzi. Znaczy gwałt przychodzi. Gwałt na kobiecie. No. Więc on, jego żona też właściwie warta. Młoda dziewczyna była młodsza od niego, która jak... A on był katolik, Mojsiej katolik. On się wszędzie źle czuł, bo jego Żydzi nie akceptowali, a on przyjechał na żydowskich papierach. To też jest historia. A i chodził do kościoła, wiesz, to wyglądał jak stuprocentowy Polak i zachowywał się taki był bardzo polski, szlachecki w dodatku. Szermierz, świetny, mistrz Danii był potem tam. Jego żona, która się nauczyła po polsku, przeszła na katolicyzm. Ona jak wyjdzie, wychodzi za takiego Polaka, Żyda, katolika, jego matka była Żydówka, to i szybko się nauczyła po polsku i świetnie mówiła po polsku. Oni się dawno rozwiedli, a ona nadal mówi po polsku. Spotykam ją czasami. Fajna dziewczyna, kobita. Taka, trzymała go trochę w ryzach. No i może dlatego się rozwiedli. W każdym razie on był. I jeszcze jednego chłopaka poznałem. Mianowicie, kiedyś widziałem przez te okno tego hoteliku znajomego z Warszawy. Ja mówię, Piesie, co ty tu robisz? To jest historia. Okazuje się, on tu jest. Mieszkał w Odence, w takim innym mieście przyjechał. Mówię, co ty tu robisz? On był ożeniony z Żydówką. On jest polski Polak. Kościuszko, sportowiec, judoka, mistrz polski w judo, w Legii, Warszawa, instruktor tego, ale żona Żydówka. Matkę wyrzucili z pracy, z Trybuny Ludu, stara komunistka, syna wyrzucili, ona była lekarzem już, ją też wyrzucili i no, trzeba jechać gdzieś do Izraela, ale jego nie puszczają. Więc ona wyjechała sama z dzieckiem. Tragiczna historia, mam pewną rolę w tym, pozytywną rolę. Ona wyjechała do Izraela. Jej profesor, gdzie ona robiła doktorat, też pojechała. Może to też grało rolę, żeby i z tą matką pojechali do Izraela. I ona tam dostała pracę jako lekarka i tak dalej. A on dostał pozwolenie na wyjazd no wiele lat później, 3-4 lata później. I wyjechał do Danii, bo jakoś się mieli spotkać. On mi tak dokładnie nie mówi, jak jest. Nie chcę go napierać. Coś tak wyszło, że ona może tam kogoś miała, może coś, że ona nie chciała, a on nie chciał do Izraela. W każdym razie... I go widziałem raz i któryś, na Wielkanoc to było, siedziałem, nie było szkoły, siedziałem sam w tej mojej na tej masardzie, gotowałem sobie jajko w tym dzbanuszku z grzałką. Nie miałem do kogo pójść, podwornie się czułem, jeszcze Majki nie było. Samotnie i nagle ktoś puka. On znalazł jakoś mój adres. I mówi, co tu będziesz siedzieć, chodź ze mną, ja mieszkam tam w akademiku gdzieś. No to pojechałem. Mieszkał z jakąś dziewczyną, której akurat nie było. Mam nową dziewczynę.
I żeśmy tak spędzili tą Wielkanoc na gadaniu. Noc, dzień, on strasznie gaduła. No, ta dziewczyna okazało się jest Tajlandką. No i on był z tą Tajlandką. Potem, jak Majka, oni byli na naszym ślubie, bo jak Majka przyjechała, to Tajlandka do ciebie przyjechała. Ja miałem takie włosy, musi być ostrzyżone, założyła mi garnek, czach, ostrzygła mnie. Ona bardzo była przejęta tym, że... No i Majka przyjechała, oni też byli na weselu. Te osoby i plus ci... A sam ślub był, była jedna koleżanka w Izraela na ślubie. Ślub odbył się, Majka w ogóle nie wiedziała, że tak szybko. Ona mówi, jak żeśmy się umawiali, bo to chodziło o to, żeby szybko, bo ona nie prosiła o azyl, żeby miała prawo pobytu. To poszliśmy, to tam pani mówi, jutro czy pojutrze? To ja mówię, no niech będzie pojutrze. A Majka do mnie mówi, ty ją znasz? Ona cię zna? Ja mówię, nie. No dlaczego ona się do ciebie uśmiecha? Rozumiesz, to był szok dla niej, że urzędnik w Urzędzie Stanu Cywilnego może się uśmiechać do nowego żeńca. Powinien być taki. Jest, różne takie szoki były, muszę ci powiedzieć. No, dla niej szczególnie. W każdym razie, ona potem pracowała w tym przedszkolu. No, żyliśmy skromnie, ale mieliśmy znajomych, byliśmy młodzi. Wjeżdżaliśmy, po raz pierwszy pojechaliśmy do Norwegii, wreszcie w góry jakieś. Myśmy zabrali jakichś tam znajomych też. Mieliśmy coraz więcej znajomych, głównie z tego polskiego, czy polsko-żydowskiego, czy polsko-tajlandzkiego. Ci są znajomi do tej pory, są znajomi, wiesz. Ja mam na tej płycie, co nagrałem, to syn tego Polaka z Tajlandką mnie akompaniuje na gitarze, jest świetnym gitarzystą. Także nasze rodziny się tak trzymały razem. I tam jeszcze ktoś tam jeszcze doszedł, i ktoś też doszedł. I każdy z tych innych przybyłych też tworzył taką małą enklawę. Z tym grali na brydża. Znaliśmy się więcej, ale jakieś zabawy czy jakieś imprezy były, ale tak towarzysko to tak po kilka czy kilkanaście osób razem. Majka była skromną osobą, była bardzo lubiana. Była, nie była chucpowata w każdym razie, niektórzy z Żydów i Polaków też są. Była skromna, miała poczucie humoru, świetnie śpiewała, grała, dużo nam z muzyką mieli wspólnego. Nie mieliśmy dzieci, to był jedyny problem. Potem dostała pracę. Ja jej, że tak powiem, namawiałem ją, żeby napisała, właściwie dwie prace dostała. Jeden w Urzędzie Statystycznym, a w Polsce pracowała w Urzędzie Statystycznym. A druga była w szkole, prywatnej katolickiej szkole. Nie wiem, czy dobrze jej poradziłem, żeby poszła do tej szkoły, bo do tej szkoły nie było pełnego etatu, było trochę. Ja jakby myślałem, że po co ona ma zasuwać przez 8 godzin, tak jak te rodziny wszyscy zasuwają. Nie wiem. Już nie pamiętam, czy to ja jej poradziłem, czy ona sama wybrała. Ona lubiła szkołę, była też nauczycielką. I mogła być w tej szkole, bo państwowe szkoły duńskie nie przyjmowały żadnych Polaków, żadne dyplomy. Musi być ukończone seminarium nauczycielskie w Danii. Koniec. Nie było siły, może miała jej 100 uniwersytetów skończyć. A ona miała i pedagogiczne wykształcenie. Nie. Ale do prywatnej mogła. Zatrudniła jakąś holenderską. Pamiętam, pojechaliśmy do Norwegii. Ona ze sobą wzięła podręczniki, przygotowując się do swojej pierwszej lekcji geografii z duńskimi dziećmi. Po półtora roku pobytu, może dwóch latach pobytu w Danii. To było niespotykane, żeby ktoś po takim krótkim czasie, w takim trudnym językiem uczył. No, ona się odważyła. Dosyć ją to kosztowało i stresu, i trudu, i tak dalej. Pracowała tam wiele lat. No, nabrała w takim małym, mniejszym mieście Roskile. Tam miała dużo przyjaciół i znajomych. Aż w końcu jej się znudziło z tymi małymi dziećmi. Zaczęło ją denerwować. I postanowiła uczyć w liceum. Ale też nie wolno jej było. Mimo, że musiała najpierw zrobić takie na uniwersytecie równoważność dyplomu
i to w dwóch, bo biografie były podzielone na, a nie będę ci tłumaczył, to trwało i trzeba było tam uzupełniać jakieś wykłady, zdać jakieś egzaminy, a potem coś się nazywa pedagogiką u nas, taka praktyka pedagogiczna, roczna chyba, czy półroczna. Ona miała tą praktykę, ona była nauczycielką. Co oni ją mogli nauczyć? A. Musiała przez to przejść. I przeszła, a potem było trudno dostać pracę w liceum, bo geografia nie była takim popularnym przedmiotem i tak dalej. No ale uczyła tam, nie uczyła na pełny etat, uczyła geografii, tam biologii trochę na uniwersytecie. Potem uczyła w seminarium nauczycielskim, a potem pracowała trochę, trochę była bezrobotna też. Pracowała jako klimatolog w Instytucie Meteorologicznym, jakieś tam projekty robiła. No, wielkiej kariery nie zrobiła, ale ja zresztą też, nie? Ale wiesz, Dania jest takim krajem, że możesz spokojnie sobie żyć i nie musisz robić wielkiej kariery. To jest trochę dla tych ludzi, którzy mają w sobie, jak się mówi po polsku, capacity, możliwość, czy jak się mówi po polsku? No tak, ale czekaj. No, jakichś większych, albo bardzo zdolni, albo coś, to im ucinają skrzydła w Danii. I sami też, bo są leniwi. Wiesz, no mogę żyć tak, nic się specjalnie nie przyjmują. To co będę w Ameryce, tam gdzie jest presja, to ludzie rzeczywiście dochodzą do czegoś. A ja dostałem inną pracę potem, zwolniłem się z mojej pracy, co było państwowa praca tego, bo mi nie dawali tyle pieniędzy, co chciałem. Ja nie chciałem wygórowanej. Uważałem, że mnie, jak się mówi po polsku, ja umiem mówić po polsku, ale ja już zapominam słów w każdym języku. Ale to chcesz powiedzieć? Że mnie dezawuowali. Nie. Że mnie prześladowali. Jak to się mówi? Deprecjonowali. Nie. Że ktoś kogoś dyskryminowali, właśnie. Dyskryminowali mnie ze względu na moje polskie pochodzenie i dyplom. Mianowicie ja byłem członkiem związku tych magistrów czy akademików i tak dalej, ale płacę miałą jak nie uniwersyteckie wykształcenie. Tylko ja, bo byli inni z dyplomami inżynierskimi i tak dalej. I oni dostawali według umowy zbiorowej, bo to były państwowe. I potem, no to mówię, jak przejdziesz do innego działu, to jak przejdziesz do innego działu, to też mi mówią, że nie. To my mamy, ja mówię, ale macie duńskich innych też. Tym, tak, ale do duńskich inżynierów to mamy zaufanie. To pobędziesz w tym oddziale, to zobaczymy. Oddziale. To ja mówię, wiesz co, ja już dałem dosyć egzaminu. Ja nie potrzebuję. Mój związek mnie uznał, że ja jestem, moje wykształcenie jest takie, jak trzeba. I ja nie będę czekał, nie będę więcej egzaminów zdawał. Napisałem podanie, dostałem 4 prace. Więc wtedy jeszcze było łatwo. I jedną z nich przyjęłem. I oni się bardzo dziwili, że odeszedł. Dostałem może 80% więcej niż tam. I miałem, ale to było trudne, miałem samodzielne stanowisko, byłem pierwszy, który organizował oddział komputerowy. I potem byłem szefem, potem byli inni ludzie i tak. I parę miesięcy temu skończyłem tam pracować. Przepracowałem 37 lat. A miałem pracować może pół roku, może coś, myślałem, zobaczę. Nigdy nie miałem takiego poczucia, że idę do pracy. O cholera, znowu do tej pracy, nie? Ja z przyjemnością chodziłem. Nie zawsze było ciekawe. Było trochę nudne, trochę ciekawe, trochę. Moje wykształcenie się mi przydało, dlatego że to był taka firma, taki instytut półnaukowy. Dużo inżynierów było i ja robiłem takie techniczne różne rzeczy i rozumiałem tych inżynierów, o co chodzi. A inni informatycy, którzy nie mieli tego wykształcenia, nie bardzo rozumieli te problemy, a ja rozumiałem. Dlatego uważałem, że nie straciłem moje studia. Te lata, które studiowałem fizyki, że nie były stracone, absolutnie. Muszę ci powiedzieć, że zarabiałem lepiej niż profesorowie.
Nie zrobiłem kariery naukowej, co było moją może marzeniem kiedyś, ale czysto ekonomicznie doskonale mi się powróciło. Nie, żebym tego zaoszczędził cokolwiek, to nie. Ale mieliśmy, Majka pracowała tam, gdzie pracowała, tyle ile pracowała. Potem adoptowaliśmy dzieci, bo ona nie mogła mieć dzieci. Najpierw Ninę z Korei. Nauczyliśmy się koreańskiego. Jeździliśmy na narty, a prowadziliśmy, mieliśmy samochód, dwa samochody. Jeździliśmy na wakacje w namiocie, na Kanadyjkach. Tak, takie, robiliśmy to, co lubiliśmy. A powiedz, czy w tym, no, jakbyś trochę opowiedział, czy były na przykład zorganizowane formy życia towarzyskiego? Były i są do tej pory. Istniała taka organizacja, do której żeśmy się dopiero później dołączyli. Istniała taka organizacja, do tej pory oni się kłócą, kto to pierwszy zainicjował, nazywało się Coordination Committee, CC. A na prawdziwy tytuł był taki Coordination Committee for Polish Jewish Youth in Denmark. To samo było w Szwecji, taka bratnia organizacja. No i tam wybierali tego CC. Ja to nazwałem nie Coordination Committee, tylko Copulation Committee, bo oni organizowali jakieś obozy wspólne, tego, młodzi ludzie poznawali się, rozwodzili się, tego, no to ja to rozumiałem. Potem młodzi ludzie się robili coraz starsi i nadal to istnieje i coś tam organizuje, jakieś tam seminaria, coś tam, jakieś tematy, jakieś wspólne wyprawy do teatru, do tego. Te blankiety były prawie, że do niedawna były Polish Jewish Youth in Denmark. Ale ta Polish Jewish Youth ma po 60-70 lat teraz. No już kończę. Zużyli wszystkie blankiety, są youth. Zadaniem tego było jakby towarzyskie, to nie była żadna polityczna, ani żadna inna. Ale było jakby budowanie kontaktu pomiędzy właśnie tymi emigrantami. Tak, to była, ale to nie było tak, że tylko Żyd mógł być. To było żydowska, Polish Jewish już, ale jak moja Majka była członkiem, jak tego nie było żadnych takich restrykcji, nawet byli czy Polacy, czy Duńczycy, którzy z jakichś względów mieli przyjaciela, kogoś tego, brali udział w tych imprezach i tak dalej. To było czysto trochę na początku było, budowali identity, bo ludzie nie mieli identity, kim ja jestem. W domu nie było żydowskich tych, śpiewaliśmy żydowskie piosenki. Jakieś. Ja na przykład kiedyś zorganizowałem taki pierwszy, zanim to się zaczęło popularne robić, taki festiwal żydowskiej piosenki, gdzie ja odkopałem jakieś stare piosenki, ja grałem i śpiewałem, zaprosiliśmy jakichś starych Żydów, którzy umieli jeszcze śpiewać, uczyli wydać śpiewnik. To były inne, do tej pory prawie, no już coraz rzadziej, takie, że zapraszali różnych ciekawych ludzi. Nie tylko związane z Żydami, czy Szwedów, czy Amerykanów, czy kogoś. No, żeby coś tam opowiedział ciekawego. Nie było wielkiej organizacji. Często to dotyczyło tych Żydów. Mnie się już nudziło te, ile można się zastanawiać, kim ja jestem. Ale to akurat mnie nie obchodziło. Ale inne rzeczy. Przyjechał ktoś, rabin i opowiadał o religii. Przyjechał jakiś tam inny. No, ciekawe było. I zabawy oczywiście było. Często to było w ładnym miejscu. Jezioro, gimnastyka, siatkówka. Fajnie było. I ta organizacja istnieje. Jestem członkiem. Jeśli zapłaciłem za ostatni rok, ale czasami nie płacę. Coś tam organizują. No, bo była inna organizacja, był tak zwany Związek Żydów Polskich. To był taki TSKŻ. To byli ci starzy. To był Związek tych starych, myśmy byli ci młodzi. Teraz my jesteśmy ci starzy. I zdaje się, że jest konkurencja między tymi dwoma związkami jakoś tam. Bo, no nie wiem, mnie to nie obchodzi. Jeszcze. Ja tam biorę udział, jak jest coś ciekawego i ktoś mnie namówi. Film, festiwal filmowy, jakieś coś. Właśnie, no bo ty przyjechałeś, no byłeś młody. Jestem młody. No jesteś dalej. Alternatywnie młody. Nie no, jesteś dalej młody, ale wtedy też przyjeżdżali ludzie starsi, tak? Z tymi starszymi to było dużo gorzej. Chociaż na tych wywiadach będą ci ludzie, wiesz, które zrobiłem. Starsi ludzie, którzy przyjechali w wieku, powiedzmy,
Ja się zastanawiałem, 60 lat, z dziećmi jeszcze nie dorosłymi, może jeszcze 55 lat. Zostawił wszystko w Polsce. Niektórym jeszcze się powiodło, w tym sensie na przykład znałem, mama była lekarz, o też taki przyjaciel mój dobry, on jest już emerytowanym profesorem medycyny. Jego mama była lekarką, Polką, tato był inżynierem, Żydem, który zaprzeczał, że on jest w ogóle Żydem. Znaczy nie zaprzeczał, nie chciał mieć z tym nic wspólnego. Są na to powody zresztą, ja go rozumiem trochę. No i ta jego żona, ona akurat był brat lekarzy wtedy i ona zaczęła pracować jako, większość lekarzy dostała pracę jako anestezjolog. A wiesz dlaczego? Bo nie musieli mówić. No, ale ona w jakiejś innej specjalności została, jak to się po polsku nazywa, ordynator szpitala. W duńskich tych, taka się Dunka zrobiła, jak nie wiem co, i przyjechała mając 50 parę lat. To nie na początku kariery. A on tam coś, jakiś inżynier, w jakimś małym biurze inżynierskim pracował, też prawie, niedawno umarł. I ona zresztą też prawie, że do teraz. Mimo, że był starszy gość. Ale byli ludzie, którzy nie mieli specjalnego zawodu. Wiesz, mieszkali często, nazywali ten dom u Matysiaków. To była moja pierwsza noc u Matysiaków. To były, oni kupili jakiś stary szpital czy coś i tam takie malutkie mieszkanka zrobili. Tam mieszkali ci emigranci, szczególnie starci, bo nie bardzo było wiadomo, gdzie oni mają. I oni byli tam, ja nie wiem, czy to istnieje jeszcze, tam blisko siebie, razem. No kręcili się po tych korytarzach, popełniali samobójstwa. Sporo. Mój kolega, który był lekarzem, często mówił, o, ten popełnił samobójstwo, ten. Tęsknoty, z samotności, z tego. Taki mój kolega jeden, znaczy nasz kolega, trochę, my wszyscy mieliśmy wyrzuty sumienia, on się tak garnął, takie dziecko z getta, był trochę starszy od nas, taki był nudziarz trochę, literat, ale co on z polską literaturą, tam, Danii, co to chciał. Jakiś tam filmowiec, który, wiesz, w Polsce może nie był tej pierwszy garnitur, ale się kręcił tym jakiś asystent operatora. I miał z czego żyć i wiesz, to być filmowcem. To. A tu przyjechał, gówno, jest, niczym nie jesteś. Nawet, wiesz, Ford popełnił sobie. Wiesz, to był Ford? Aleksander Ford? No tak. To był Krzyżacy, Ulica Graniczna, wiekopomne dzieła, wiesz, polskie. Przyjechał do Danii, popełnił samobójstwo. To nie wiedziałem. To teraz wiesz. Dlaczego? Ja się go nie pytałem, dlaczego. Ale widocznie, no wielu ludzi, którzy coś znaczyło, coś ten zostawiło. I to jest ta tragedia, wiesz, nie tych młodych, bo ci młodzi, no to wiesz, no to poszli na studia, to mogli. Ja byłem po studiach, no ale skończyłem inne studia, wiesz. To jest co innego i bardziej człowiek jest elastyczny, a jak jest stary, no nie może się przyzwyczaić do tej duńskiej kiełbasy, no. Ja też się nie mogłem przyzwyczaić. I do języka, i do tych, szczególnie język ludziom sprawia, do tej pory sprawia trudności. Bo jest, no, fonetycznie jest bardzo taki, prosty jest gramatycznie, bardzo ubogi język, prosty, ale no jest, zanim cię zaczną rozumieć, to trochę potrwa. A jesteś w stanie opisać w kilku słowach taką dynamikę tej jakby grupy emigracyjnej, czy to jest jakoś... Powiem ci, no dynamika była ta, wiesz, grupa po pierwsze to są dzieci i rodzice. Więc niektórzy z tych rodziców, wiesz, matka takiego mojego lekarza, do fabryki szli od razu. Była praca wtedy, ale do fabryki, jako robotnik. Oni tu nigdy nie pracowali jako robotnicy. Ci, co pracowali jako robotnicy, mieli po 50 parę lat. Ale muszę ci powiedzieć, że ci ludzie byli często schorowani. I im może patrzyli to przez palce, może... Dostawali rentę jakąś inwalidzką, a nie starczą, bo jeszcze nie osiągnęli tego wieku. Także znałem wielu ludzi, którzy nie pracowali, bo dostali takie papiery, że mogą. W Polsce by im pewnie tego nie przyznali, ale tam im przyznali. I jakoś ci rodzice, powiedzmy. Oni mieli swój klub, spotykali się. Ale znam takich, którzy pracowali w redakcji, w radio i w tym, ale to nie było wielu takich. Z tej generacji rodziców
to znam niewielu, którzy prowadzili aktywne życie zawodowe w tym zawodzie, który znało. No jak był w komitecie drugim sekretarzem partyjnym, no to akurat tam, chociaż była partia komunistyczna opłacana przez Moskwę, ale mieli swoje. Także nie, no to było trudno, dla każdego było trudno. Najłatwiej było dla tych, którzy nie mieli żadnych specjalnych ambicji, był robotnik w Polsce, był robotnik tutaj, no to... Ale przecież jest wśród tych Żydów w Polsce wszystko wykształcenie, mają być wykształcenie. Ci, ja ci powiem, ci starzy, ja nazywam starzy, oni są teraz 20 lat młodsi ode mnie, nie przyjechali dla siebie. Przyjechali dla swoich dzieci. Dali sobie spokój. To, co przeżyli, to przeżyli, przeżyli wojnę, przeżyli to. I oni by w Polsce mogli zostać, pewnie to wywalili z pracy, to nic to. Już to nie jest takie, chociaż nie wiem, mnie też byłoby przykro, gdybym miał 55 lat i cały dorobek życia, ale myślę, i tak rozmawiam, że patrzyli na swoje dzieci, które miały 20 lat czy 19, doszli w ciągu krótkiego. Ja nie chcę tam specjalnie mówić, to są wielce mądrale, piszą o marcu. Teraz czytam książkę tej Sabiny Baral, wreszcie ją zdobyłem. Te zapiski z wygnania. Ona tak dosyć uczciwie pisze, tak było, rzeczywiście rozpoznaje wiele rzeczy tam. Ale stracili, na początku przynajmniej, stracili zaufanie, że to jest kraj do życia dla Żydów. Żeby nie wiem, jak się schowali. Polska. Tak. Bo wielu z tych, tutaj szczególnie w Warszawie, to przecież odkrywano, że gdzieś tam ktoś, babcia, srabcia, wiesz, była Żydówką, czy on zmienił nazwisko 10 razy i tak dalej, i jego dziecko tam z wykrzyciel i tak dalej. Bo w Polsce zawsze był jakiś tam antysemityzm, jak ja pamiętam. Tym moim dzierżoniowie też, chociaż ja akurat nie cierpiałem z tego powodu. Poza takim krótkim okresem, jak byłem dzieckiem, potem nie. Ale to był wtedy, jakbym to nazwał, antysemityzm ludowy. To znaczy, że ktoś tam z od rodziców, ktoś tego, miał jakieś tam poglądy czy coś, ty Żydku, tego, ale to nie szkodziło tak naprawdę nikomu. To był albo wyraz pogardy, albo wyraz zazdrości, albo... Zresztą w tym całym moim dzierżoniowie, to tam tak było dużo Żydów i ci Polacy. Ja miałem w szkole, nie miałem żadnych problemów nigdy. I było takie, no fajnie było, nie narzekałem na nic. Nie uważałem, że ja muszę gdzieś wyjeżdżać czy coś. Ja mówię o szkole, na uniwersytecie zresztą też. Ale nie było nigdy antysemityzmu, że tak powiem, sterowanego przez władzę. Oficjalnie władze antysemityzm potępiały i jeżeli ktoś potrafił udowodnić w jakiś tam sposób, skarżyć, że jemu to, a to zrobili z powodu antysemickich, to było nawet karane. Albo karane nie było, obojętnie kto tam to sądził, to nie było dobra moneta wychodzić otwarcie. Natomiast nagle to się przekręciło w tą stronę i wrażenie, ja rozmawiałem z tymi ludźmi, dlaczego nagle wyjechali, że nagle nie mają nikogo obrony. Nikogo. Przyjaciele się boją, bo straci pracę, bo to władze już nie są, wręcz przeciwnie, wywołują to tego. Nie jest kraj. Może znowu zrobią getto, może takie chodziły takie pogłoski. Może nas do obozu zabudują. Ja sam słyszałem, ludzie dostawali szajby. I na przykład ten opowiada o tym moim przyjacielu, którego już rodzice zmarli, mama Polka, taka bardzo. No, on mi teraz opowiada o tym ojcu. Ojciec był taki bardzo z rezerwą, nie miał za bardzo z przyjaciół, nieufny do każdego. Taki... Ja go dosyć mało miałem z nim kontaktu, bo syn się bał tych kontaktów, bo myślał, że wystraszy nas, ten ojciec. Ale ojciec, mając 15 czy 16 lat, z Warszawy, z getta, w wagonie, z matką. Nagle się okazało, że ten przeciąg skręcił nie w tą stronę, gdzie... Jeżeli w tą stronę, jak mówili, to będziemy żyć, a w tą to nie. Wyłupali jakąś dziurę, wyskoczył z tą matką, wypchnął tą matkę, matka się zabiła. Właściwie zabił swoją matkę.
15 lat, 16. Wysoki taki chłop, ale bardzo miał taki samicki. Nie wiem, gdzie się przechował. Muszę wypytać tego mojego kolegi. W każdym razie nic, czy dostrzem, jak skończyła się wojna, nie wiem, gdzie w partyzance był, czy gdzieś. Skończył studia tam, czy we Wrocławiu chyba nawet. I poznał tą swoją żonę, która była studentką medycyny. Założyli rodzinę, to z Żydami w ogóle żadnego stosunku. I tymi Żydami w tym nie miał żadnych kontaktów. Kompletnie. On chciał zapomnieć. Ale wyjechał. Dlaczego wyjechał? Ni stąd, ni zowąd. Wywalili go z pracy. On był inżynierem jakimś tam w Nowej Hucie. Nie żadnym wielkim tam. Nawet w partii był podobno. Ale nie żaden karierowicz, ani nic tego. Taki no, inżynier. No. Jakich setki było w Nowej Hucie. Autor naukowej książki, publikacji pod tytułem Jak naprawić żelazko. No. Krótko mówiąc, było takich, opowiadam ci o tym moim koledze Szermierzu z kolei. Z nimi to było tak, przynajmniej tak on opowiadał. Matka przeżyła Oświęcim. Nie, czekaj. Chyba getto i chyba ten jej mąż ją uratował. Coś takiego było. Mąż był Polak, jakiejś tam szlacheckiej rodziny. Po wojnie, mieli dwoje dzieci potem, tego mojego kolegę, jeszcze dziewczynkę potem. Po wojnie mieszkali tu na Saskiej Kępie. Ojciec był jakimś tutaj dyrektorem departamentu, przynajmniej ten kolega się chwalił. No, on pojechał na studia do Moskwy, to też byle kogo nie wysyłali. A mama nie wiem, co robiła. I tak jak on opowiada, do tego ojca zawołano go tam i powiedział, albo cię z tą kurwą żydowską rozwiedziesz, albo nie masz pracy. To on wyjechał. I tak to przeżył, że wkrótce potem tam już zmarł. Stał zawału czy czegoś tam. Polak. A dzieci były takie polskie, mój kolega zmarł. I katolik też, ona też katoliczka, rozumiesz, Żydówka katoliczka. Do kościoła chodzą, to dzieci się patrzyli bardzo spod oka na niego. Bo co tu kurde, przyjechałeś na rzęczki papiera, wielki katolik. Co on miał zrobić ten chłopak? On się potem, on mieszka w Polsce, przeprowadził się, przeżył różne rzeczy, potem jakoś, jak było to otwarcie, prawda, to tutaj zaczęli budować, coś on w takiej firmie pracował, co tu te różne, tam światłowody robił, coś. Był wielkim dyrektorem tutaj w fabryce Danfossa, Danfoss, tak, w tym. Grójcu, czy gdzieś tam. Wybrował sobie willę, tak, wielkie. No i tak on tak chciał, tak. To była taka śmieszna historia, to o nim ci opowiadam. On był trochę taki snob, znaczy jest. My w Warszawie, tak, w Saskiej Kępie. On miał jakąś tam pracę, jakąś taką w jakiejś firmie drukarskiej. On był inżynier od drukarstwa, tam po podstawówce mieli te firmy. Jego tam gdzieś zatrudnili, on przyszedł z taką teczką z firmy. Tutaj na kot, żeby nikt nie ukradł tajemnicy. No bo trzech ludzi bardzo odwiedził, ale lubiał takie, no trochę lubiał świcić, jak to się mówi, a był świetnym szermierzem i narciarzem, sportowcem udowym. I proszę ja ciebie, i ożenił się z Dunką i no dlaczego o tym mówię? Bo on nam w tym towarzystwie, on chciał też tak zaimponować, powiem, moim marzeniem jest poprosić królową do tańca. No więc myśmy oczywiście w śmiech. To biedny migrant z Polski, co on cię chwali tym moskiewskim instytutem graficznym tutaj. Ale wiesz, los jest przewrotny. Oglądam jakiś dziennik telewizyjny duński. Jest otwarcie tej fabryki Danfoss w Grójcu. Przyjeżdża następca tronu, Fryderyk, przecinać wstęgę. I kto tam jest? Mój kolega Wojtek, jako dyrektor, wita się z nim. Także co prawda nie zaprosił do tańca, ale był blisko. A słuchaj, czy w ogóle społeczeństwo duńskie
wiedziała, jaki jest wasz powód emigracji? Oni nic nie wiedzieli. Którzy się bardzo interesowali, to tego. Oni nas w ogóle nie mówili, że Polacy, dla nich nie było Żydzi czy coś tam. No Polacy przyjeżdżają. Może ci, którzy tam bliżej byli, to wiedzieli, ale do tej pory nie wiedzą. Także nie sądzę, nie. Nie było specjalnie głośne, nie było tak dużo ludzi. Pomyśl sobie, że tego wszystkiego podobno do Danii całej to 2000 ludzi, czy 2500 to jest. To prawda jest mały kraj, ale mimo wszystko to ci tak rozpłynęło. A czy twoja żona przyjeżdżała do Polski? Tak, więc powodem tego, że... Dokładnie. Powodem tego, że ona nie poprosiła o azyl, mogła. To było to, że ona pozostawała polską obywatelką. Poszła po jakimś czasie, już ten paszport był nieważny jej, bo to był tylko na wyjazd, prawda? Poszła do ambasady, że ona chce paszport konsularny. Konsularny? A dlaczego? Bo wyszłam za mąża cudzoziemca. Jaki to cudzoziemiec? No, nazywa się taka ta... Tak? Żyd! No mój, no Żyd, tak. Co to za cudzoziemiec? Żyd polski. No i ten urzędnik tak patrzy na nią, ona taka struchlała. Mówi, no dobrze, no już trudno, wyszła pani za Żyda. Damy pani ten paszport konsularny. I dali jej. I mogła przyjeżdżać do Polski. Dopiero jak dostała ten paszport, bo tamten paszport musiała zwrócić, bo to był turystyczny. Mogła, ja, to był mój nasz cel. I ona jeździła do Polski, ja nie wiem, oczywiście byłem na czarnej liście i nie mogłem. Pierwszy raz pojechałem na pogrzeb jej matki. To też były z wielkimi trudnościami. Pozwolili mi pojechać, bo nie chciałem jej puścić sam. Ona to tak, jechaliśmy samochodem przez ten zasrany DDR, te Niemcy. Okropnie było. To była jeszcze pogoda, była taka jeszcze na pogrzeb. Ja się bałem, wiesz, wszyscy tak, wydawało mi się takie groźne. Przyjechałem do tej Polski, ci żołnierze na tym posterunku, ci celnicy, tacy nieuprzejmi, tacy wąsaci i obrośnięci i tacy... To był jeszcze czas, wiesz, to było też przed tym stanem wojennym, to był 80 rok. To było takie napięcie, a widzisz, no to pojechaliśmy na ten pogrzeb, ledwo nam dali tą całą tą. Telegramy, tu, tam, to kontrolę, szlak i trafi. Przyjechałem, no i byłem tam, pojechałem też do Wrocławia z moimi kolegami, się zobaczyłem, byłem taki wzruszony jak nie wiem co, bo ich nie widziałem, ja nie wiem ile lat, już kilkanaście lat. Ale wtedy czułem, to było czucie pod skórą, że tu zaraz coś wybuchnie. Polacy tego tak nie widzą, bo nie widzą, wiesz, wszystko się zmieniało powoli. Ale ja jak przyjechałem, to czułem taką agresję u ludzi, wiesz, no nie było, wiesz, towarów, nie było to, ale to nie tylko to. To widać było, że to, kurde, możecie zaraz. To zaobserwowałem. No to byłem ten jeden raz i wyjechałem. Potem były te stany wojenne i to wszystko tego. Pod koniec, już to było 80, już właściwie się waliła ta Polska komunistyczna, to... Nie, zaraz, to było kiedy? 84. Nie, przyjechaliśmy w 80 chyba piątym roku, adoptowaliśmy dziecko z Korei i chcieliśmy pokazać i pojechaliśmy z nią. To musiał być 84, ona z 81, czyli w połowie. Pojechaliśmy tam na wieś, ale to też były restrykcje, to nie można było benzyny kupić, to nie można, bo to trzeba wymieniać dolary. No to były takie dosyć utrudnienia, no ale do rodziny tam żeśmy pojechali. Pamiętam jakieś cukierki dla dzieci, żeśmy wozili, jakieś takie rzeczy. No. I potem, nie, już ja miałem prawo, już znieśli tą kwarantannę, czy jak oni to nazywali. Także można było pojechać do Polski. Także ja jeździłem wtedy z żoną, to głównie jeździliśmy tam na wieś, tam do tej rodziny. Ale czy potem pojechaliśmy na taką krajoznawczą wycieczkę z dziećmi nawet. To chyba w 89 roku, czy 88 gdzieś tam. Pojechaliśmy tam do Poland, skąd moja żona pochodzi. Moja żona się nazywała Polańska. Polańska z Pola. Ale nie ma nic wspólnego z Romanem Polańskim, mimo że jej ten kuzyn, nie, bratanek się nazywa Roman Polański. No. A powiedz jeszcze o tych wywiadach z
skąd się one wzięły? A widzisz, to jest... Dlaczego zacząłeś to robić? Z kim rozmawiałeś? Muszę się zastanowić właściwie dlaczego. Ja myślę, że zaczęło się od tego, że kupiłem kamerę filmową, taką bardziej nowoczesną. Miałem przedtem, stosunkowo... No niedawno. A czas tak szybko leci, to już może 7 lat temu. Zobaczymy na daty tych, stosunkowo niedawno. No to niedawno to może być 10 lat temu. Po śmierci mojej żony w każdym razie. Tak, absolutnie to było po śmierci mojej żony. Nie bardzo wiedziałem, co tak ze sobą robić. A miałem kamerę, bo kupiłem tą chyba kamerę po to, żeby wnuki filmować, czy dzieci filmować, czy coś. Taką dobrą kamerę kupiłem. I myślałem sobie tak, że ludzie piszą książki, to są wspomnienia, robią jakiś tam Holokaust, jakieś coś, wielcy filmowcy, ale ja zawsze lubiłem słuchać historii, co ludzie, od dziecka, co ludzie opowiadali i tak chłonęłem te. I umiałem rozmawiać z ludźmi i chętnie, wiesz, nie brakowało moich rodziców tutaj, więc jak widziałem jakichś starszych ludzi, to ja chętnie z nimi rozmawiałem. Pytałem o różne rzeczy, oni mi opowiadali, oni też się mogli wygadać. Także ja to lubiłem i oni to lubili, czasami z rodzicami moich znajomych. I sobie tak myślę, że żyli w ciekawych czasach. Znaczy uratowali życie jakoś cudem, żyli w jednym systemie, potem w Rosji, czy gdzieś tam wojna, potem komunizm, na koniec jeszcze wyjazd do Danii, jeśli oni wyjechali, czy do innego kraju. Każde takie życie jest ciekawe. Ci ludzie, którzy bezpośrednio nie przeżyli Holokaustu, znaczy w Polsce nie byli, to nie uważali, że oni są godni. Bo to wszystko się kręciło dookoła Holokaustu. A ja uważałem, że życie każdego człowieka jest godne, jest ciekawe, w różnych środowiskach, że warto to zapisać jakoś. A ponieważ mi się pisać nie chce, bo jestem leniwy, no to ja pamiętam, kupiłem sobie kamerę wcześniej też, chyba byłem w Polsce nawet robiłem takie, z jakimiś ludźmi, co opowiadali o Syberii, to akurat wypróbowałem kamerę, spotkałem kogoś starego, zaczął gadać, to go filmowałem. I no ja myślę, jestem tutaj, to sfilmuję. To znaczy nie tyle, miałem też kolegę filmowca, ale on coś tam robił, nie robił, to tak raz robił, nie robił. Nie mogłem na nim polegać. I nawet robiłem z nim jakieś, on kamery trzyma, miał profesjonalne kamery tego, ale widziałem, że z nim się ani umówić nie można, ani coś, nie ma do tego, ja mówię, a to ja sam będę dalej prowadził. No i zrobiłem jeden taki wywiad. Wydawało mi się, że ludzie potrafili w jakiś sposób się przy mnie otworzyć, nie byli skrępowani, opowiadali, ja do niczego, tak jak ty trochę, nie jak czegoś nie rozumiałem, to pytałem, ale tak mogli mówić o czym chcę i ile chcą. A to mi te taśmy sobie kupiłem odpowiednią ilość. Bardzo nieprofesjonalnie, kupiłem sobie tylko dobry mikrofon. I nagrałem jeden. I myślę sobie, za jakiś tam czas ci ludzie umrą. Będą inni, będą opowiadać bzdury o życiu Żydów czy nie Żydów, o tym. Nie będzie komu zaprzeczyć czy powiedzieć, a tu jednak, jak ktoś opowiada prawdopodobnie szczerze o swoim życiu, to przynajmniej to będzie. Myślałem nawet samemu zrobić potem jakiś film z tego, ale nie miałem ani czasu, jakoś traciłem ochotę. Jak zacząłem pierwszy raz redagować edytować ten film, jak mi na jednej minucie zeszło 3 dni, to dam sobie spokój. To nie jest, no to muszą być zawodowcy. Ludzie, którzy umieją to robić, mógłbym zostać, teraz mam czas, mógłbym próbować to robić, ale myślę, że ja jestem dużo lepszy do przeprowadzenia tych wywiadów, niż do krojenia filmu. Już. I z wieloma zrobiłem, wielu się dowiedziało, potem rozmawiałem z nich gdzieś, nie mieli pojęcia, co rodzice opowiadali. I teraz jestem, ponieważ obiecałem wszystkim, powiem tyle. Ja mogę jutro przejść jeszcze, może w środę, nie wiem jak mi będzie, ale jeżeli chcesz, albo kiedy indziej,
bo chciałem z tymi coś omówić, ale to możemy omówić na piśmie, nie, to nie musimy. Ja tylko mogę powiedzieć, jakie jest moje nastawienie, no, czego oczekuję z tymi taśmami. Na przykład oczekuję, bo mnie prosili, żeby zrobić te i nie zrobiłem. Jedną wysłałem. Nie chciało mi się, nie umiałem. To nie jest żaden problem skopiować. Ale trzeba usiąść, ale tam jest tego ze 20 czy 30. Mogę to sam zrobić w zasadzie. Ale mam inne nadzieje z tym związane. Przecież ludzie mi umierają, to chcę szybko jeszcze zrobić trochę wywiadu, bo trzeba będzie wywiady robić z nami. Tak jak to robi ze mną. Nie? I my już jesteśmy ta historia. Pamiętam, jakiś gość robił coś tam, doktorat z historii Żydów i przyjechał do mnie na jakiś obóz i tego wywiad robił, dopisywał. Ja mówię, o kurde, o tej, że tym historia, no jest. Nie należy. Wszyscy jesteśmy. Pytanie jest moje takie, czy dla ciebie to jest coś takiego, że ty używasz, bo dla mnie na przykład często tak jest, że ty używasz kamery jakby jako takiego... Do zapamiętania. No tak. Dla kogoś. Ale nie dla siebie. Że to jest... Wiesz, bo co innego jest powiedzieć. Tak jak ty. Ale że to jest jakiś powód, tak, żeby z kimś porozmawiać. Że czasem jest o wiele łatwiej, wiesz, nie przyjść do kogoś powiedzieć, ja chcę zrobić z tobą wywiad, niż po prostu przyjść i nagrać na kamerę, niż przyjść i powiedzieć, no ja bym chciał porozmawiać, tak? A ja mówię, ja bym chciał porozmawiać. Ja mówię, że z góry, że ja bym chciał to oczywiście nagrać. Ale nie stawiam żadnych warunków. Nie, ja rozumiem. Chodzi mi o to, że to jest też... Nawet nie nazywam to wywiadem, bo by się ludzie wystraszyli. Nie, no ja wiem, ale że jest to taki też powód, żeby pójść... Żeby nie zapomnieć. Ale żeby pójść i z kimś porozmawiać. Nie, żeby pogadać się tylko z kimś. Nie, ja wiem, ale... Jak to przedstawiam? Ja to robię dla zachowania pamięci. No tak. Dla zapomnienia pamięci Żydów polskich, nie tylko ich Holokaust, ale ich życie. Bo ja rozmawiam z ludźmi, jak było przed wojną, z jakiej rodziny oni byli, kim był tata, kim był mama. Opowiadali mi o tym życiu, rozumiesz, które może znacie z Singera, z tego, owego, ale ja znam od żywych ludzi, którzy mi opowiadają. Potem o ich życiu i różne przygody i różne tego. Do teraz, to znaczy jak tam w Danii było, jak ty mnie pytasz, jak było w Danii, no to pytam cię, no a jak tu było w Danii? Udało ci się, było dobrze, było źle, masz przyjaciół, nie masz. Tak rozmawiam, wiesz, jak się rozmawia z... Nie jestem natrętny, jak ktoś jest zmęczony, to daj mu spokój. Nie, ja rozumiem. Znaczy mi chodzi o coś takiego, że jest to też powód, że jest ta jakby taka... Mój powód jest zachowywanie pamięci. Tak. Zachowanie pamięci i żeby mieć, żeby ktoś miał, bo ja już tego nie, może ktoś chce zrobić film, może, ale będzie coś czarno na białym, czy w tym wypadku kolorowy, które oczywiście można zafałszować, jak się chce, to nie ma problemu z tym, ale mam nadzieję, że nikt nie będzie fałszował, że no to jest świadectwo jakieś tam. A gdzie z kim te wywiady? Zaraz ci powiem, jak tylko natrafiłem na jakieś, miałem taki okres, kiedy byłem tak nabuzowany tym, ja mam czasami słomiany zapał. No więc robiłem w Danii, na przykład pytałem cię ojca, koleżanki czy kolegi. Albo powiedział tak, albo na ogół mówili tak. Matki, kolegów w Szwecji. Tam, gdzie byłem. Spotkałem jakiś starszy. Czasami przywozili na takie właśnie obozy czy seminaria ci członkowie tych organizacji swoich rodziców. Tam były cztery generacje, wiesz. Rodzice, i oni, i dzieci, i jeszcze mniejsze dzieci. No to ja się doczepiałem do takiego pana czy pani. Oni byli zadowoleni, ktoś im wykazywał zainteresowanie, bo oni tak czuli się trochę tak, wiesz, to nie była ich, mnóstwo ciekawych rzeczy się dowiedziałem. No więc to zarówno ludzie, którzy mieszkają w Szwecji, teraz byłem u koleżanki, mieszkałem w Malmo, robiłem z jej mamą wywiad, mama jeszcze żyje, ma 102 lata. Jest, ma, wiesz, jak to się nazywa, nie Parkinsona, tylko Alzheimera. Ale czasami pamięta różne rzeczy, czasami nie. I bardzo ciekawa historia mi opowiadali o swoim dzieciństwie, o swoim, on z Warszawy też. Druga pani, która jest matką też mojej koleżanki, spotykam ją czasami, ona taka bardzo fajna, taka baba, ma 85 lat. Różne rzeczy się dowiedziałem, na przykład, że ona była w miejscu, gdzie ojciec pracował, gdzie mój ojciec pracował, w tym samym miejscu.
To też mnie w jakiś sposób związało. Potem byłem w Ameryce, to spotkałem. Okazuje się, tu jest taki gość, co się nazywa Zygmunt Rola, tak? No tak, zdecydowanie. No, ja jego nie znam, ale spotkałem jego przyjaciółkę. Ona mi o nim powiedziała i o tym związku jego z muzeum. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe, ale... Nie, on jest jednym z głównych darczyńców muzeum. No właśnie. Wiesz, ja tak... Nie jestem taki szczegóły, się nie znam, nie pamiętałem jego nazwiska. W każdym razie robiłem u takiej pani, moja koleżanka mi powiedziała, tu mieszka taka jedna pani, stara pani, mieszka sama. Chcesz z nią? Ja mówię, jasne. Biorę kamerę w Ameryce. Pojechałem do niej, starsza pani z Częstochowy. Okazuje się, że ona jest przyjaciółką tego gościa. Oni mi opowiadała, że tam się spotkała z nim na dworcu kiedyś po wojnie, przed wojną, już nie pamiętam, ale to jest nagrane. Jej rodzina mnie prosiła, taśmy nie wysłałem. Potem w Ameryce byłem, już pomierali ci rodzice. Była taka świetna architekt, taka kobieta, bardzo fajna osoba. I miała rodziców, oni byli dziennikarzami. On był dziennikarzem jakiejś głównej gazety w Polsce. Opowiadał ciekawe rzeczy o Polsce, o Rosji, Potem jest jedna. Mogę ci opowiedzieć część historii, że byłem w Izraelu. Ja miałem takie internetowe związki z ludźmi, których nie znałem, ale jakoś się zaprzyjaźniali przez jakieś tam blogi czy czaty czy coś takiego. Ja go potem poznałem, gość, który mieszka w Izraelu, nazywa się, no chyba nie ma nic przeciwko temu, powiem, Heniek Dąbrowski, jest 100% Polakiem. Polska literatura, ale mieszka w Izraelu, więc my się pytamy, jak on. To ktoś mu tam, ty Polaku, coś tam, bo tam byli Żydzi, co ty wiesz o Izraelu? On mówi, co znaczy, co ja wiem, kurczę, może. Ja byłem na czterech wojnach. No to już nie wiedzą. No, ja się dowiedziałem w końcu, co jest grane. I to jest ciekawa historia. Spotkałem się z nim, jak byłem w Waszkolonie i on mnie zawiózł do swojej mamy, ojciec już nie żył niestety. Jego mama jest Żydówka, czyli on jest halachiczny Żyd, jak to się mówi. Wygląda jak 300% goj. Taki, trochę jak ja. Ja nie jestem goj, ale taki przesadzisty tego. Silny gość, niewysoki. Może trochę młodszy ode mnie, może w moim wieku. Może młodszy, Heniek. I zawiózł mnie do swojej matki. I ja zrobiłem wywiad z jego matką, bardzo ciekawy. I to mam. Nie wiem, który z tych, ja nawet nie wiem, co wziąłem, ale... I on mi opowiada, iż tutaj w Polsce są różni Polacy, którzy coś im się wydaje, że coś mają, coś z żydostwem wspólnego i to jest albo prawda, czasami to jest urojone i nagle oni się chcą zrobić Żydzi i związek z żydowską literaturą, to dostają takiego szmergla lekkiego. Jak tu mi powiedział ten szef TSKŻ-u kiedyś, mówi, wśród lepszych, w lepszych sferach warszawki, to albo trzeba być Żydem, albo gejem, a najlepiej jedno i drugie, żeby być zaakceptowanym. No, to była dygresja, a on odwrotnie. On odkrył w sobie chęć, on jest 100% Izraelczykiem i Żydem w dodatku halachicznym. Jego interesowała ta polska strona i chciał zobaczyć Polskę. On co prawda jako dziecko małe wyjechał. No i zaczyna się historia, taka wzruszająca, muszę ci powiedzieć, że niesłychana. Matka z Lublina, zamożna, wielodzietna rodzina do getta. Ona jedyna blondynka została wytypowana na to, co ma przeżyć przed rodziną. Zapłacili jakieś Polsce, żeby ją wyprowadziła z getta gdzieś tam. Tamta ją wyprowadziła, ale ktoś zakapował, aresztowali ją. Nie zrobili jej nic, ale ona była młoda dziewczyna, z powrotem do getta. To znowu spróbowali. I tym razem to się udało. Ona przez, dokładnie, on, tam jest napisane, ktoś ją przeprowadzał, przez, wylądowała jako najbezpieczniejsze miejsce na robotach w Niemczech. U Bauera, jak to się mówi.
okazało się wcale nie takie bezpieczne. Pracowała tam jako Polka. Byli inni Polacy. Coś tam im nie pasowało. Ona mówi, że jak oni na święta jechali do Polski, można było widocznie jakieś tam święta, urlop, a ona nie miała dokąd jechać, to ona jechała do jakiegoś innego miasta jakoś tam przed tego. Potem przywodziła jakieś niefałszywe fotografie, a tu mówi to ciocia, a to ksiądz Józek jakieś. Któregoś dnia przychodzi policjant, szef policji, czy komisarz policji, czy ktoś tam, już nie wiem. I mówi do niej, chodź na policję. Ona mówi, co ja zrobiłem? Chodź na policję. Wziął. No, kim ty jesteś? Ona mówi, no ja jestem, ja fałszywe papiery czyścić. Nie, nie jestem. Powiedz, kim jesteś. No jestem, to położył pistolet, tam, jak nie powiesz, to cię zastrzela. Tak ją męczył, że ona się przyznała, że jest Żydówką. Ale on jej powiedział, wiesz co, nie bój się. Strzeż się tych twoich polskich koleżanek. One cię zakapowały. Ale póki ja tu jestem, ci się nic nie stanie. Tam na tych robotach u tego Bauera, czy u innego Bauera, już w końcu nie pamiętam, poznała swojego przyszłego męża. Był Polak. Wykształcony, nauczyciel. No i wiesz, młodzi ludzie, miłość i tak dalej. I wyjechali potem po wojnie, jak to się skończyło, pobrali się, pojechali do Lublina, czy gdzieś tam, skąd ona pochodziła. Oczywiście nikt nie przeżył. No i on pracował jakoś tam nauczyciel, ona nie pamiętam co. I mieli tego syna. W 56 roku, jak Gomułka doszedł do władzy, jak się skończył stalinizm, to też była taka również antyżydowska heca, ale wymieszana z antystalinowską, bo tych Żydów, wiesz, tych różnych ubeków tam zwalniali, tak, ale innych też zwalniali. To nie było takie jak w 68, ale istniało. I dużo Żydów jechało w panice lub chcieli do Izraela, bo ta możliwość była, istniała. Większość, ten Dzierżoniów opustoszał, większość moich kolegów wyjechała do Izraela i innych. 56 to było, 57. Myśmy też mieli jechać, ale nie pojechaliśmy z różnych względów. Ojciec zawsze był chory, to tamto. Mam taką piosenkę, nazywa się Za późno. Zanim myśmy się cokolwiek na to zdecydowali, to było za późno. No, ja mam tak samo. I proszę ja ciebie, ona i ten Polak, szlachcic, nauczyciel, polska inteligencja powiedział, że on tu dziecka nie będzie w tym kraju wychował. I on, Polak, że tak powiem, namówił tą rodzinę, czy spowodował, żeby pojechać do Izraela. Ciężko było. On nie miał żadnego takiego zawodu. Tego. Gdzieś wylądowali tam koło szkło, no to jest taka dziura. Tak. Ale on nauczył się jakiegoś zawodu, jakiegoś ślusarza, czy montera, czy coś. Był nauczycielem, co z nauczycielem polskiego, co to było. I był bardzo cenionym pracownikiem. Mama jego pracowała. Najśmieszniejsze było to, że on wyglądał jak Żyd, a jego żona wyglądała jak Gojka. Ona Żydówka jak Gojka, a on Polak jak Żyd. I do niego mówili, panie, jakoś tam on się nazywał. Pan jest fajny gość, pan tego, tylko po cholerę się pan z tą Gojką żenił. Nie? Komiczne. No, a ten chłopak już jest gość. On tu chciał, on poezję na to hebrajskie na polski tłumaczył i odwrotnie, i jakoś tak. Chciał się przyczepić coś gdzieś na uniwersytecie w Krakowie. Przyjechał po raz pierwszy do Polski, strasznie nawet się tu osiedlić. Nie wiem, nie mam z nim kontaktu. Ale muszę zdobyć kontakt, dlatego że muszę mu wysłać tą płytę. Nie wiem, czy ta mama żyje. To bardzo sympatyczna pani. Ojciec już nie żył wtedy. Heniek Dąbrowski. Da się go znaleźć. Ja mam innych znajomych, którzy być może mają z nim kontakt. Słuchaj, będziemy kończyć. Czy chcesz coś jeszcze dodać, powiedzieć na zakończenie? No, chciałem tylko powiedzieć, że Majka niestety
po bardzo ciężkiej, takiej beznadziejnej chorobie zmarła i ja byłem z nią cały czas i to był straszny okres dla mnie, a dla niej oczywiście też. I przez długi czas nie mogłem się otrząsnąć. Potem jakoś się trochę otrząsnąłem, czas, jak się mówi, leczy rany, ale nadal jestem sam, żyję, niedobrze się z tym czuję. Odnowiłem część przyjaźni, ale właściwie miałem tutaj w Polsce, mam w Wrocławiu głównie przyjaciół starych ze studiów. W czerwcu się będziemy widzieć, widujemy się właściwie co roku. Stare pryki śpiewają piosenki przy ognisku. No, czasami ubywa kogoś, ale wiesz, te przyjaźnie się zachowały przez 50 lat. Także to jest, moi koledzy mi zazdroszczą w Danii. Ja, no, znają jakieś pojedyncze osoby z Polski, którzy przyjaciele, a ja mam 50. Jestem uprzywilejowany. Ale ja też byłem bardzo aktywny w tych studentkach. I to jest tak ciekawe, że te 5-6 lat, przecież tylko mieszkałem tutaj w tym Wrocławiu, studiowałem. Takie ważne w tym życiu, całe moje życie ukształtowało. W jakimś sensie te, one istnieją i ja pamiętam stare piosenki i stare kawały i spotykać się z kolegami. Kto był świnia, nadal jest świnia, kto był pijak, nadal jest pijak, kto był ciapa, to nadal jest ciapa, ludzie się w ogóle nie zmieniają. No i fajnie, i sprawia mi to przyjemność. Przebywanie z nimi. Nie wiem, gdybym musiał przebywać na co dzień, to może nie tak. Ja mówię do nich, fajnie macie, bo się widujecie, może cię widuję, a ja tylko raz na rok, czy co drugiego. Mówię, gdzie tam? Jak ty przyjeżdżasz, to cię widujemy, bo robimy spęd. A tak, to cię nie widujemy przez rok. Ale jest fajnie, no, pod tym względem jestem zadowolony. I moi koledzy właśnie z Danii się dziwią, że mam taki, mam nowych polskich przyjaciół, bo jeżdżę w góry i różni ludzie przyjeżdżają, zupełnie nowi. To była taka jedna młoda dziewczyna z inną dziewczyną przyszła. Ludzie gór, których spotkałem w górach i jakaś tam przyjaźń dzięki wspólnym zainteresowaniom. Także mam kontakty, ale z ludźmi. Nie obchodzi mnie ta polska polityka i to wszystko. Ludzie tak politykują, to nie bardzo. Ale nie, ja lubię ludzi, jak są fajni, to są fajni, jak są skurwysyny, to są skurwysyny. Tyle.